Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji za projekty Swoje Życie. Dzisiaj 2 plus 1, Filip Piechowiak, Michał Schulz opowiadają o nieruchomościach. W sposób, który totalnie mnie zaskoczył. Oglądałem kilka wywiadów z chłopakami, zupełnie o czym innym rozmawialiśmy na tym wywiadzie niż do tej pory. Rozmawialiśmy o tym, jak dobrze dobrać sobie wspólnika. Jak trzeba dojrzeć do tego, żeby dobrać sobie wspólnika. Jak budować zaufanie wśród pracowników, inwestorów, kupujących, sprzedających nas, nam produkty. Dość niesamowita i dość długa rozmowa. To była rozmowa, to nie był wywiad. Nie tylko ja przerywałem, wszyscy sobie przerywaliśmy, więc jeżeli będziecie słuchali, a nie oglądali, to może być to trochę konfudujące, ale po jakimś czasie zrozumiecie głosy. Rozmowa o tym, jak można zbudować biznes na nieruchomościach, a nie tylko w nie inwestować. Rozmowa o tym, jak będzie wyglądał rynek nieruchomości i rozmowa o zaufaniu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Witajcie w kolejnym odcinku Audycji za projektu swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o w czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza, tego, jak stworzyli swoje biznesy, a czasami, gdy mamy dwóch gości, jak poznali się i jak zrobili biznes razem. I właśnie dzisiaj taki odcinek. Filip Piechowiak i Michał Schulz. Witaj. Nazwaliście swoją firmę Grupa Feed, czy Feed Grupa, tak? Co to znaczy? Fundamenty inwestycji długoterminowych. Wow. górnolotne, ale... Tak mi się takiej nazwy. Trochę oddaję to, co robimy. Tak? E, ale mm. no, jednak feed jest e, takie, nazwijmy to chwytliwe. Takie krótkie. E, krótkie, dość e, ro... się... Rozszewka jak się no Tak. Mm. E, I rozprzestrzenia się bardzo, w sensie, że jest chwytliwe. E, no, więc, więc... To skąd pomysł na biznes w nieruchomościach? Oh, w, 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 tak naprawdę nieruchomości towarzyszyły mi, myślę, że tak samo Michałowi całe to życie. dojdziemy do Michała, pogadajmy o tobie. Całe życie towarzyszyły. Okay. Tylko, że przez długi czas ja traktowałem nieruchomości jako inwestycje wyłącznie. Czyli wkładam pieniądze i ona <kak> tak, za, zarabia jakiś sposób. Zarabiają, nawet nawet jeśli sprzedam, to i tak to na zasadzie, że po prostu moja inwestycja dobrze mhm. funkcjonuje, ale nigdy nie traktowałem tego jako biznes. Tak? Dla mnie jako to zawsze... transakcję, że kupujesz i Tak, jako, że to można mhm. traktować nieruchomości Ruchomości jako sposób na prowadzenie biznesu, na robienie skali w tym biznesie itd. I miałem taki problem, w sumie taki bardzo dużo, dużo przez to straciłem, że tego nie dostrzegałem, że to jest biznes tak naprawdę mhm. i że tam zarabiam najwięcej tak naprawdę ze wszystkich swoich. Przedsięwzięć, biznesów. Bo ty miałeś nawet restaurację. Tak. Dojdziemy My. do tego, bo ja lubię ten temat restauracji wśród ja przedsiębiorców. <laughs> jak większość, która miała restaurację, tak? Tak. Mówi się, że jak chcesz zostać milionerem, to powinieneś być miliarderem i założyć restaurację. Okay. <laughs> no, a jak chcesz być miliarderem, to powinieneś być multimiliarderem i założyć linię lotniczą. Okay. Tak, tak się mówi. No ale w każdym razie, wracając, Zarabiałem cały czas na nieruchomościach. E, przez całe swoje życie zawsze nieruchomości e, e, miałem do nich, nazwijmy to jakiś tam do dasa, jak to się mówi. Mm -hmm. e, a traciłem gdzie indziej i dopiero kiedy odciąłem te inne biznesy i skupiłem się na. Czyli nieruchomości służyły do stworzenia, tak ci się wydawało do stworzenia kapitału, który możesz prawdziwy biznes wreszcie zrobić. Tak, tak? dokładnie tak. A jak było z tą restauracją? E... No restauracja to było Picernia. Ja, ja, tak pizzeria. Ja zawsze szukałem skali, zawsze szukałem jakby robienia biznesu, który da się e, multiplikować. Okej. Okay. No i zaczę... chciałeś zrobić kolejną pizzę hat. E, mniej bardziej McDonalda w swoim pierwszym okay. pierwszym, pierwszym e, założeniu tym. Jak... Dlatego ja... big Adriano. <laughs> tak, to miało być duże, wszystko duże. E, w każdym razie najpierw jedna restauracja, która dobrze szła i wszystko było super, i później druga, która była takim testowym konceptem, który miał prowadzić do tego, żeby e, można było tak jak są Lodolandie na przykład, czyli te takie mm. budki z lodami, to tak samo, żeby były budki z pizzą, którą dostajesz tam w minutę, powiedzmy, tak, czyli że wszędzie możesz sobie świeży kawałek pizzy w takiej budce znaleźć. No i koncepcyjny lokal no, był klapą po prostu i, i bardzo nas dużo kosztował. E, kosztował, tak. Dużo straciliśmy okay. tam po prostu. Powiedziałeś, że od zawsze byłeś w nieruchomościach. Kiedy kupiłeś pierwszą nieruchomość? E, pierwszą nieruchomość e, w zasadzie. Transakcji dokonałem, bo nie kupiłem ja prywatnie, tylko akurat to moja siostra kupowała. To było w 2009, 2010 Ile miałeś akurat? lat? Mniej niż 18. Okay. No, więc... A ty rozumiem, byłeś, doradzałeś w tej nie, transakcji, znalazłeś znaczy, i tak dalej? Bardzo mocno działałem w, w ścisłej współpracy z moją siostrą, która mm -hmm. miała po prostu ziemię rolną i tam ona, dziadek, który najpierw miał tą ziemię rolną, a następnie siostra która tą ziemię przejęła po dziadku i która nią obracała, byli moimi takimi pierwszymi, pierwszą największą stycznością mhm. z, z nieruchomościami. I tak jakby dziadek od zawsze dawał nam taką, taki wsad, nazwijmy to mentalny, że nieruchomości to jest dobra inwestycja, nawet jak został pochowany, to został pochowany z garstką ziemi, ze swojej, z jednej ze swoich mhm. po prostu pól. No, i później siostra to przejęła i zaczęła iść w tę te, te stronę. Tylko ja mówię, ja bardziej gdzieś tam pomagałem siostrze, gdzieś byłem obok niej, gdzieś patrzyłem, co ona robi. A czego nauczyłeś się ta pierwsza transakcja? Pierwsza transakcja? Tego, że, że, że po prostu trzeba mieć pomysł, nazwijmy to. Czyli, że nieruchomość sama w sobie też potrzebuje historii, tak? Tak, że tam akurat to było takie trochę, nazwijmy to. Granie na przyszłość, czyli na to, co ma się wydarzyć w te tej lokalizacji, no i to się faktycznie wydarzyło później, więc... więc to była dla mnie duża nauka, że mmm nie można patrzeć na nieruchomość, tak powiedzmy, w... W tunelowo, w jakichś klapkach tak? dziś, tylko trzeba patrzeć trochę na szerszy obraz tak? typu tego, że dzielnica się na przykład starzeje, że pojawia się moda na jakąś dzielnicę, tak samo w ziemiach rolnych że pojawiają się jakieś inwestycje infrastrukturalne, które zmieniają całkowicie obraz sytuacji, pojawia się moda, tak jak na przykład inwestując w nieruchomości, jak miałeś pomysł na, na przykład, czy jak miałeś przewidywania co do tego, że może faktycznie całe OZE ruszyć tak mocno, jak ruszyło, no to mógłbyś też dużo za, zarobić, mm -hmm. tak? Bo ziemie pod fotowoltaikę na przykład też bardzo urosły na wartości, nie? A to jest wszystko granie na przyszłość tak naprawdę, czyli to... Czyli trzeba mieć długą perspektywę, tak? no, Warto. Jeśli... To czekaj, przeskoczymy do Michała. Michał, a Michał, ty skąd się wziąłeś w nieruchomościach? O Jezu, e, wiesz co? Chyba... Nie, nie, nie z dziada, dziada, dziada nie nie, to... z, nie z dziada, tym bardziej nie z dziada Filipa, e, ale... <laughs> Ale z e, pierwszym gdzieś własny nawet zakup z e, 12-13 lat temu. I chyba to, co mamy wspólne z Filipem jako mianownik, to to niezrozumienie tego, że nieruchomości same w sobie mogą być biznesem. E, tego, że. Okej. Okay. Nie, nie miałeś te 12-13 lat temu nie miałeś tego zrozumienia, tak? Tak, tak. W sensie moje wyobrażenie było takie. Okej, okay, są firmy, które budują i na tym zarabiają, albo są firmy pośrednictwa nieruchomości, które zarabiają na prowizję na sprzedaży, mm -hmm. tak? Czyli ani jednego nie widziałem siebie, ani drugiego. Więc, więc obserwowałem rynek, widziałem transakcje tego typu, że ktoś kupił, zarobił na tej nieruchomości, ale nie traktowałem tego na zasadzie jak biznes, tylko równie dobrze ktoś mógł kupić samochód okazyjnie sprzedać drożej handlarz. Nie? Mhm. Czyli to nie było coś, co, co, co kojarzyło się z biznesem. Nie po to się idzie na studia, żeby, e, w, tak, w, żeby być handlarzem, żeby być handlarzem, prawda? Więc mo, moje wyobrażenie na temat biznesu było kompletnie inne. Takie, że trzeba zarabiać. I tak naprawdę prędzej moje otoczenie uświadamiało mi. Mi, Michał, po co ty jeszcze jesteś na etacie, skoro ty nie tu zarabiasz? Nie? I to było takie pytanie, które czasem mnie mocno trafiało. Po co byłeś na etacie? No bo takie było moje wyobrażenie, po to się człowiek ksz, kształci, po to awansuje, po to próbuje znaleźć swoją Status? ścieżkę. pewnie trochę też. Czy, czy to jest ścieżka, którą takie... ci tam wydrukowano w życiu, że tak no, masz? każdy ma nie, wydrukowano jakąś mhm. taką i ja też miałem. No to, to, to siłą rzeczy w, było zaszczepione w głowie, że. E, Pętam, przy bez, jak wchodziłem na rynek pracy po studiach, bezrobocie było gdzieś w granicach chyba 12%. To złapać, żeby to nie było tak łatwe. Tak, więc było, to, wtedy, to było 12% ogólnie, a wśród młodych osób pewno było 20 parę. Nie? Być może nawet, więc, mm -hmm. więc wtedy wyobrażenie takie, że trafiasz do, korpor do korporacji, to było takie chwycenie Boga za nogi. Na no zasadzie mm. mi się już yeah. udało, teraz to już będzie tylko jeszcze lepiej. Nie? No Skóra, sobie. fura i komura. Dokładnie tak. No, a, no i lata, lata pracy pokazywały, że okej, okay, tu. Chodzę do pracy, a w nieruchomościach zarabiam, nie? To kiedy był ten moment, że podjąłeś tą decyzję, że. Były takie. Że chyba... posłuchałeś tych, tych pytań swoich znajomych? Wiesz, to tak. No, ja mam mocno naityczny umysł i, i to matematyka w głowie mi zaczęła mnie przekonywać. Czyli na zasadzie robisz jakąś transakcję, przeliczasz sobie to wstecznie na swoje pensje i mówisz. Ile pensji wychodziło z transakcji? Na zasadzie, no, powiedzmy, jedna sprzedana nieruchomość, cztery lata pracy w firmie, nie? Ale nie zysku. Zysku. Zysku? Tak. I wtedy okay. sobie zdajesz sprawę, że… To takie duże nieruchomości, czy taka mała pensja? Pewnie wszystkiego <grym> po trochu, no. Okej. Okay. I, wtedy, I wtedy masz takie, kurczę, co ja tu robię, nie? Na zasadzie to ja pozwalam, żeby, żeby to wykonywać, so, pozwalam sobie wykonywać czynności, które nie do końca przepadam. Czyli na zasadzie mam super pracę, ale tylko 20% z tego to jest to, robię to, co lubię, a 80% to jest takie korporacyjne. Co robiłeś w pracy? Menedżerem sprzedaży, powiem. Okej, okay, czyli sprzedawałeś, handlowałeś. Właśnie, nie? Czyli tylko menadżer w korporacji to jest takie, okej, okay, to mogę robić, jakby to spoko, że i, i, i to brzmi dumnie. Handlarz już samemu, sprzedajesz nieruchomości, nie bardzo, nie? A To się niczym nie różni. Dziś to wiem. Pamiętasz ten moment, kiedy tak ci to przeskoczyło, że zdajesz sobie sprawę, że menadżer w, z tym logo korporacji na wizytówce vis-a-vis przedsiębiorstwa, które handluje nieruchomościami, to jest co najmniej równoważne, albo wręcz na znaczy, pamiętam Czy to nie Pamiętam inny, inny moment, wiesz, no. było, było takie spotkanie właśnie w, w tej moj, mojej firmie, w tej korporacji, gdzie zjechało się kilkuset menażerów do jednego z hoteli podwarszawskich, konferencja, wszyscy już czekają na sali, w garniturach, w najlepszych białych koszulach, no i główny, że tak powiem, sprawca zdarzenia właściwie szefów, tak, tak? się spóźnia, no i spóźnia się, bo, bo coś tam za późno helikopterem odleciał, no i przylatuje, on jest jedyny w brudnym t shirtcie nie, no bo nie zdążył się nawet przebrać już. No i to jest to, to uświadomienie sobie, że faktycznie ludzie w garniturach pracują dla ludzi w t-shirtach później. Jest, jest takie powiedzenie z Doliny Krzemowej, że ludzie w garniturach wyglądają, wyglądają imponująco, dopóki nie dowiesz się, że pracują dla osób w t-shirtach. Rozumiem, że to był dla Ciebie taki moment aha? Tak, taki moment zrozumienia, że, że to, co robię, to nie jest ścieżka do tego, gdzie jestem gość. A? No bo on może wystąpić przed setką ludzi w t shirtach i nie ma problemu, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, to była dobra lekcja. Ty miałeś podobną lekcję? Czy ty cały czas szedłeś swoją przedsiębiorczą ścieżką? Ja cały czas przedsiębiorczą ścieżką. Co prawda też miałem e, pewne programy z, z, z domu, czyli te studia na przykład były mm. bardzo podkreślane, ważne. Przy czym u mnie się Uważasz, że to był błąd, że studia były ważne? Teraz z perspektywy. Znaczy na pewno nic mi nie dały w życiu, tak, tak to mogę powiedzieć. Okay. czy jakby nie, nie układały czegoś w głowie? Też nie. Dużo okay. więcej książki, mm -hmm. właśnie różne wykłady, takie nazwijmy to. Kursy bardziej niż studia, na pewno dużo więcej mi dały, czyli to gdzieś. Czyli, ale edukacja, jeżeli sam ją kontrolujesz, jest tak, ważna. bardzo. No, no, ja bym nie powiedział, bo próbuję no, 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 dojść no, do tego, czy podważasz edukację, czy nie. nie. Tylko bo... system edukacyjny, który tak. jest 50 lat do tyłu, czy tam 20 lat do tyłu, jest problemem. Bardziej tak? 50, tak. No pamiętam, to było przekomiczne po prostu, jak mieliśmy laboratoria, bo inżynieryjne studia e, kończyłem. I mieliśmy laboratoria, gdzie po prostu, no tak jak w tych takich filmach czarno-białych, takie przełączniki, yy, takie wielkie bezpieczniki, które, no, które w ogóle są, no, nikt ich nie używa w dzisiejszych mm -hmm. czasach i tego nas uczyli, że poszlibyśmy do zakładu pracy, gdzie jest komputer, i żadnego komputera na laboratoriach nie włączaliśmy. Wszystko robiliśmy na takich po prostu wielkich, analogowych urządzeniach. Nie, nie miało to żadnego sensu. Yy, i w... jak, do... przepraszam, jak już jesteśmy przy tej edukacji, to ja powierzę, to jak dobierałeś sobie kursy, żeby. Nauczyć się tego, co potrzebujesz w życiu i doprowadzenia firmy teraz. Cześć! Ale mam dla was wieści. Rozpoczęliśmy właśnie sprzedaż biletów na drugą edycję konferencji „Zaprojektuj swój biznes”. Spotykamy się 27 kwietnia 2023 roku w Warszawie, w centrum, w hotelu Marriott. Skupimy się na tym, co przedsiębiorcy lubią najbardziej, czyli na wzroście, na wzroście twojego biznesu, na wzroście osobistym. Ale też w finansowe. Już teraz wejdź na stronę zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez konferencję. Wiem długi adres, jest link poniżej. Kup bilet, tym bardziej, że do końca października mam dla Ciebie super zniżkę. Warto uczyć się od najlepszych, dlatego i tym razem na konferencyjnej scenie nie zabraknie wybitnych praktyków i ekspertów. Będzie kolacja VIP dla wybranych, będzie super afterparty. Mieliśmy dyskusję grubo po północy na ostatniej konferencji na temat tej partii. To są obowiązkowe punkty programu dla tych, którzy szukają nie tylko wiedzy, ale też networku, nowych przyjaźni, a może partnerów do biznesu. Opis wydarzenia, listę prelegentów, agendę, możliwość kupienia biletów znajdziesz na zaprojektujswibiznes.pl, łamane przez konferencję. Patrząc na to, jak sprzedały się bilety na ostatnią konferencję, prawdopodobnie rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Zapraszam cię już dziś. Wejdź na tą stronę i kup Twój bilet. Do zobaczenia już w kwietniu i zaprojektujmy wspólnie Twój biznesowy wzrost. Do zobaczenia. Ja jestem bardzo ciekawski i bardzo taki um, nonkonformistyczny. Non czyli, mm -hmm. jak mnie coś uwiera, to od razu chcę to zmienić więc jak tylko coś mi nie pasowało, to zawsze szukałem rozwiązania, czyli tego, jak mogę się tego nauczyć, zmienić, znaleźć kogoś, kto to zmieni i tak dalej. Więc w ten sposób, czyli po prostu ból i od razu szukanie rozwiązania na, tego, na ten ból i nauka, jak, jak to rozwiązać. Mhm. Więc tak case by case, a do tego, że zawsze miałem bardzo wysokie tempo działania, no to było tego bardzo dużo, zawsze miałem więcej jakby... Edukacji niż byłem w stanie po prostu godzinowo pochłonąć, czyli czy mm -hmm. książek, czy audiobooków, czy spotkań, szkoleń. E, takich właśnie tak, tak, połowa książek tutaj nie miałem czasu ich przeczytać aż wstydnie. Otóż to <laughs> no, właśnie tak, tak to działa, nie? więc edukacja jest szalenie istotna. W ogóle każda książka, którą przeczytam czy przesłucham, e, już zaczynam słuchać na 2,5, i bo słuchałem zresztą na 2, teraz słucham na 2,5, i e, to przynosi mi nowe. Każda. E, każda. Okay. Każda. Czasami masz takie trochę poczucie zmarnowania trochę tego czasu, w sensie, że powiedzmy... 90 ta, ta książka mogła być artykułem, nie? Tak, że książka mogła się sprowadzić do jednej strony na przykład, czy, czy dosłownie do przesłuchania pięciu minut jakiegoś podsumowania. I faktycznie ma się takie trochę poczucie zmarnowanego czasu. Ale każda, chociażby jedno zdanie, czy coś, coś jakaś mała inspiracja, która wpłynie, albo często jest tak, że doskonale coś wiem, tylko że o tym zwyczajnie w świecie zapomniałem w natłoku mm -hmm. jakby tego działania codziennego. I czytając jakąś książkę, yy, nagle mi się przypomina to, że miałem taki pomysł kiedyś, że, że chciałem to zrobić itd. i tak dalej. Wtedy nie było na to przestrzeni albo możliwości nawet, bo na przykład byłem w innym miejscu wtedy, a teraz to jest super pomysł do tego wrócić, nie? Więc... Wy działaliście mm. osobno przez bardzo długo. Tak. To też się stało, że postanowiliście zrobić firmę razem? Bo to już mieliśmy różne historie, włącznie z tym, że wiesz, szósta rano McDonald's, nie spotkanie, więc to, to mnie super interesuje. Gdzie, gdzie był ten moment, kiedy ta iskierka przeskoczyła i, i, i był odpoł? Kto opowiada? Z, z, z mojej strony chyba to w ogóle jest taka ciekawa historia, bo myśmy się z Filipem bardzo długo mijali. W rozumieniu takim, że jeździliśmy w te same miejsca, na przykład na te same konferencje, ale później jak rozmawialiśmy, to było tak, o ja byłem w tym roku, a ja w kolejnym, a ja wtedy nie mogłem, a ja byłem znowu w kolejnym. Nie? A czyli. czyli okay, ale, się, ale nie spotkaliście. Ale się nie spotkaliśmy. Ja nawet spotkaliśmy. Eee, Wchodziłem ze spotkania. E tak. Z, 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 <laughs> Michał był na spotkaniu z moimi byłymi wspólnikami. Tak. na którym ja akurat miałem inne spotkanie. Też gdzieś tam w nieruchomości coś negocjowałem, nie pamiętam. W każdym razie wróciłem z tego spotkania i wchodziłem do mojego ówczesnego biura, a Michał z tego biura właśnie. Ale znaliście się, jak? Wychodził. Nie, właśnie się wtedy, wtedy tylko no, mieliście. Uścisnęliśmy sobie dłonie. Cześć, cześć, nie? Michał Filip. I, i tyle tu, było na zasadzie takim, że ja widziałem, że chłopaki robią mega fajny biznes. Ja w Warszawie, ja robiłem mega fajny w Poznaniu. Pomyślałem sobie, spotkajmy się, pogadamy sobie, czy mamy przestrzeń, nie? Opowiedzieliśmy sobie przez, przez dwie, trzy godziny, ale jego nie było. Ale jego nie było, nie? I bo tak minęliśmy się tylko w wyjściu i tyle. I każdy z nas dalej robił swój biznes gdzieś tam do momentu, kiedy, kiedy, no ja byłem na jakiejś tam licytacji chyba mhm. w sądzie pod Warszawą, właśnie i ta licytacja została odwołana i Mówię, okej, okay, no jest czas, to może właśnie z Filipem wypiję kawę. Tutaj wiesz ważny wątek, no bo spytaj co nas tak naprawdę połączyło, więc połączyły nas podatki. <laughs> podatki faktycznie, bo Filip gdzieś tam na forum spytał, czy ktoś, jakaś tam rada odnośnie VAT-u, wiesz, mała transparentność u nas jest tych przepisów, więc, mhm. więc ciągle szukamy odpowiedzi. A ty miałeś to doświadczenie, tak? Tak, no gdzieś tam. I chciałeś się podzielić na kawę? Już, już wtedy żeśmy gdzieś tam online zaczęli sobie mhm. o tym pisać, albo tak, słuchaj, to może jak, jak będziesz gdzieś tam w okolicy to, to się spotkamy na kawie, akurat mówię, wypadła ta, ta, ta licytacja, więc mówię, dobra, no to, no to na 15 minut wpadnę. No i tak żeśmy kilka godzin przegadali. To, a... to było długie 15 minut. No, tak, tak po kilku godzinach że, że każdy się rozjechał, a po tam kilku tygodniach pierwszy biznes robiliśmy już. Tak? Mm. tak? Tak, szybko bardzo, ale to jest tak, ja naprawdę uważam, że to, że się tak mijaliśmy, to nie był przypadek. Bo naprawdę potrzebowaliśmy obydwoje dojrzeć być do, gotowym. do siebie. E, bo nie miałeś świecie. wspólników, nie? I, tak. I w pewnym momencie te drogi się rozeszły. Opowiesz tak. o tym? E... A ja bardzo nie chciałem ich mieć na tamten czas, <laughs> kiedy on ich miał. Bo tak. ja bardzo chciałem być one man army wtedy. To, to poczekaj. To jest, a nie chciałeś z nim robić biznesu? Nie, nie chciałem. W, 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 kiedyś, jakbyśmy się spotkali, to byśmy biznesu nie zrobili, bo ja nie chciałem mieć żadnego wspólnika. Czy musiałeś dojrzeć tak, do tego, że Tak, ja Nie żeby... wspólników, <laughs> więc nie chciałem mieć innych, więc. <laughs> Więc realnie to był, gdybyśmy się spotkali wcześniej, to byśmy nie zrobili razem biznesu, bo ja miałem wspólników, którym, z którymi wiązałem przyszłość, a Michał nie chciał mieć wspólników. To czemu przestałeś wiązać e... przyszłość ze swoimi wspólnikami? Wiesz, co. Oni są super ludźmi, to jakby mhm. chcę podkreślić, że naprawdę mega robotę robią do, po dzień dzisiejszy i mega dużo im zawdzięczam, tylko po prostu nam się w pewnym momencie rozeszły wizje, czyli. Innych mhm. rzeczy chcieliście, tak? Tak, ja chciałem, zawsze szukałem tej skali, szukałem tego, zawsze lubiłem po prostu tworzyć, nazwijmy to, duże rzeczy. Big Adriano zdobędzie świat, <laughs> tak. <laughs> tak. Znaczy Big Adriano to akurat było z nimi robione. W sensie okay. to nie był mój, ale to był wspólny projekt, nazwijmy to. Ale ja jednak miałem bardziej to, to takie, nie wiem. Skalę chciałeś Chciałem złapać. skalę i nawet to jest taka myślę, że głębsza tutaj przemyślenia, z czego to się bierze, dlaczego w ogóle chcą te skalę, ale to do tego może wrócimy. W każdym razie. No, i po prostu pewnego dnia usiedliśmy, powiedzieliśmy, powiedziałem chłopaki, słuchajcie, ja uważam, że trzeba zrobić to, 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 i to, tak, żeby móc robić to, co już zrobiliśmy, ale w większej skali. Mm -hmm. A oni powiedzieli, no, że ich zdaniem to jest bardzo dużo pracy, że to się że to nie jest łatwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ryzyko. Ryzyko, tak, wyjście ze strefy komfortu, więc może no, oni tego nie chcą po prostu, nie? Czyli że nie chcą tego robić, nie chcą iść w tę stronę, że im się. To jakby tak a Jak się w, rozstaliście? W zgodzie, w dużej zgodzie. Po prostu no, mieliśmy o tyle dobrze, że mieliśmy kilka spółek, więc ja sobie po prostu jedną z tych spółek wziąłem z dobrodziejstwem inwentarza, mhm. że tak powiem, a oni wzięli pozostałą część. I było, tam... było okej. Okay. Tak, było okej. Okay. To, to chcę do Ciebie Michał wrócić, bo ty powiedziałeś, że chciałeś być samotnym wilkiem. Po pierwsze dlaczego, a po drugie, co się zmieniło? Pierwsze to e, przez to, że byłem w strukturze wcześniej, gdzie kilkanaście tysięcy osób pracowało mm -hmm. i miałem takie ciągłe poczucie, że pracuję często nie z ludźmi, którymi bym chciał pracować. Mm -hmm. Więc to było takie wyobrażenie, ok, teraz jak już będę sam, to będzie wszystko się toczyć tak, jak ja bym chciał, nie? Czyli, To czyli, e... tak jak z tą kukurydzą na plaży kiedyś było, tak? Kurczę, no tak. <laughs> Pewnie coś w tym <laughs> no, Michał, wiecie, ja się przygotowuję do tych wywiadów. Pierwsze pieniądze zarobiłeś sprzedając kukurydzę na plaży, tak? O nie. Ma... Pierwsze to, jak gdzieś w przedszkolu gdzieś są piłki pi do ping-ponga sprzedawałem, wiesz, to jest... No, także... A mówisz, że handlasz to złe słowo. No tak, ale gdzieś to było zakorzenione, tak gdzieś wiesz, Okej. Okay. No, jak to mówią, genu nie wydłubiesz, nie? No i jeszcze wróćmy do tego samotnego wilka. No i tak było moje wyobrażenie, Okej, teraz będę robił no, czyli sam. Czyli to była troszeczkę taka m, antyreakcja do tak. bycia w dużej grupie przedtem, tak? Tak, przy, do, dużej grup, w dużej grupie, gdzie nie ty decydowałeś o wszystkich y, składnikach tej grupy, y -y. na zasadzie, że y, jak dziś to wiem, jak budujesz biznes samemu, to po prostu masz pełen obraz tego, z kim pracujesz, no bo masz realny wpływ ciągle na to, a, a, a tam nie zawsze miałem ten wpływ. Miałem na duży zespół swój, ale nie na wszystkich jednak. Więc to było takie odreagowanie przez długi czas tego, że ok, teraz jestem sam, jest wszystko fajnie. W moim tempie, ja yy, się odbywa. Oczywiście pracowałem 10 razy więcej przez to. Mm -hmm. e i, i, I potrzebowałem dłuższego takiego oddechu do optymalizacji, cały czas maksymalizacji moich działań, do tego, żeby dojść do sufitu takiego, gdzie robiłem taką ilość transakcji, że wiedziałem, że. że... że już sam nie zrobisz. Już więcej nie, już się nie da. Po prostu, mhm. już doba się skończyła, ja wszystkie procesy poukładałem. Ale nie było pracowników zatrudnić? Na pewno było, tylko ja tego nie chciałem zwyczajnie. Ale, ale w... Wybrałeś wspólnika zamiast pracowników, bo w pewnym momencie to, co mi bardziej doskwierało, to nie brak pracowników, mm -hmm. bo E, jakby poziom finansowy dawał mi pełną satysfakcję, e, więc nie potrzebowałem już mocniej, jakby na zasadzie nie, nie czułem, że potrzebuję więcej zarobić. Jakby, no wiesz, nie? jedna transakcja, cztery lata pensji, to tak da, da, daje ci tą perspektywę, nie? E, tak. E, natomiast zaczęło mi brakować zwyczajnie przebywania z ludźmi, którzy e, mają podobny punkt widzenia biznesowy, z którymi można challenge'ować się na studiach. Samotność lidera. Trochę tak jest, no. Jest, jest okay. to... Po prostu trzeba mieć się do kogo odezwać. Dobra, tak? to wiemy, jak było z tą iskrą i zrobiliście pierwszą transakcję. A jak się dogadaliście, że dobrze Wam się ze sobą współpracuje i, i ten, to gadaliście o swoich wartościach, gadaliście o swoich celach, bo tutaj wiedziałeś. Jak to zrobiliście, że wiedzieliście, że chcecie razem robić biznes? Wiesz co, to jakby można by było powiedzieć, że to taki biznesowa miłość od pierwszego wejrzenia. <grym> ale one wytor... mijają, wiesz. <grym>, nie, raczej moim zdaniem to się utrzymuje, w sensie, okay. że jesteśmy pod kątem jakby umiejętności, kompetencji, predyspozycji całkowicie inni, całkowicie. Jesteśmy to jest po ważne. Dwóch, a pod kątem wartości? A pod kątem wartości w 100% to co sami, nie? czyli mamy 100% takie same wartości i tak samo traktujemy ludzi, nie wiem czy inwestorów, czy pracowników, wszystkich. To, to, to jakie wartości Was łączą? No myślę, że po pierwsze takie zaufanie do siebie nawzajem, do mhm. ludzi. Po drugie, taki właśnie. Czyli nie uważacie, że każdy człowiek jest tam, żeby oszukać i ukraść? Wręcz w drugą stronę, mhm. tak? absolutnie w drugą. No. Ja, ja też tak uważam, ale tak tylko no. sprawdzam. Nie? Dokładnie po drugiej stronie, czyli że raczej. Ludzie w, w, ludzie są w, dobrze? Wszyscy y, mają u nas 100% jakby zaufania na początku. Y, I co i, najwyżej można je stracić? Co tak? najwyżej można je stracić i nawet jeśli. I to też y, myślę, że to jest bardzo wymagające w byciu liderem, żeby w momencie, kiedy. Parę razy się zdarzy coś takiego, bo to się zdarzy, zdarza, tak? To żeby dalej konsekwentnie w to wierzyć. I, i, i na przykład to jest. Znaczy, mój... że ktoś y, nadużył Twojego zaufania, to znaczy, że kolejna osoba też to zrobiła. Dokładnie zrobi, tak? czyli, to o tym mówisz, tak? Tak, i to jest okay. jakby to, to na przykład jest, taka, no to jest trudne. taka moja domena, bo ja mam tam w, w galupie na przykład mam optymizm bardzo wysoko, więc ja mhm. nawet kiedy właśnie świeżo jestem po tym, kiedy ktoś mnie mocno nazwijmy to, nie wiem, tam, czy zranił, czy oszukał czy cokolwiek, gdzieś się tam przejechałem to od razu już wierzę, że to jest, że, że, że tak dalej nie będzie, w sensie, że, że mi się to znowu nie zdarzy, więc, a Michał na przykład jest dużo bardziej, ma tą rozwagę, nie, czyli on na przykład potrafi spojrzeć na to, na, na takie sytuacje i powiedzieć, słuchaj, no tutaj potrzebujemy uważać na, na tą, tą relację, nie? bo tutaj już mamy jakieś tam pierwsze, pierwsze sygnały, czyli które... jesteś tym takim policjantem trochę? W, w, u was dwóch, czy Jeżeli nie? policjant to tutaj dobra rola, to tak. No <grym> powiedz, o przepraszam, <grym> BHPowiec. powiedz. <grym> no, tak? no, no, dokładnie. <grym> Bezpieczeństwo i, i higiena pracy. I tak. Ppoż, tak. <grym> Plus p <ppoż>, tak. <grym> tak, tak. no więc... To, ale a propos BHP i p wiza vis, vis strażak, nie wiem, czy wy to zdajecie ze sprawę. Ja często o tym mówię. Strażak jest takim na podium, nie? Mówimy wow, wow, wow. Ale jak pomyślicie, kto więcej żyć ratuje, no, to jest ten beha, powiedz, i peposz, nie? No, mhm. bo, bo nawet nie widzimy tych zagrożeń, bo one są roz, tak, rozwalone z góry. Pojawia się ten jakiś czat czy coś, i w moment jest wessany i już go tak, nie ma, nie? Bo, bo jest, jest dobry system zrobiony. Jest dobry system, nie? Przepraszam. to, Co, to zdecydowanie... Wracając do ciebie. Peposz nazwaliśmy tak, jest Cię, Tak, ta, ta rola moja, zdecydowanie zapobiegać wszelkim takim potknięciom naszym, żebyśmy, Aha. żeby ich było po prostu zwyczajnie jak najmniej, bo o ile właśnie w tym galupie ja za to mam rozwagę pierwszą, a, a bardzo daleko. mi i rozwaga, ale niezłe. No, ja mam w ogóle pierwszą, mam odpowiedzialność, okay. e, więc mam takie w ogóle ciekawe bardzo połączenie, bo z jednej strony pierwsza odpowiedzialność, drugi aktywator, e, nie wiem czy kojarzysz lupa, ale to jest... Tak, tak, osoba, ja mam strategię na samym korze. E, no a później tam właśnie optymizm, pryncypialność i tak dalej, więc jestem typowym taką osobą, która bardzo właśnie wierzy w ludzi, bardzo e, potrafi wręcz... E, powodować takie samo spełniające się przepowienie, czyli tak mocno w kogoś wierzyć, że on się staje, nagle wiesz, A to często tak działa. No, że A ty? On... No u mnie ta rozwaga jest, a za to naprawianie mam na sam końcu. Czyli ja tak bardzo potrzebuję na początku poukładać wszystko, żeby się nic nie wydarzyło, żeby, żeby nie, nie było sprzątać. trzeba nic naprawiać, nie? A to super. Także to jest właśnie to nasze uzupełnianie się pod tym kątem jest niesamowicie potrzebne. To zdecydowanie jeżeli miałbym komuś doradzać wybieranie wspólnika, to absolutnie nie Tacy, jacy my jesteśmy, bo to bo, 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 tak, no, ale bo... golupa zrobiliście, zanim się przedtem, się, zanim się spotkaliście, o tym rozmawialiście? Czy tak wyszło przypadkiem? Czy zrobiliście specjalnie, żeby lepiej firma działała? W firmie robiliśmy tak szkolenie całemu Litimowi. Okay. Że, I wspólnie jakby tak, żebyśmy na co dzień dobrze kierowali wszyscy razem firmą, nie? Mhm. Do, doprecyzowując, Michałowi chodziło, że. Nie tacy jacy, my jesteśmy, czyli nie szukamy odbicia no, samego siebie. Tak, nie? Tak, nie? Tak, 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 żeby tak, mieć różnorodność, ja tak zrozumiałem. Tak czyli czyli tak. nigdy nie szukamy siebie, e, jak już to szukamy, swojego A to jest całkowitego. częsty błąd wśród przedsiębiorców czy właścicieli, że o, z tą osobą mi się świetnie gada, bo ona myśli i gada tak samo jak ja, ale wyście to powiedzieli bardzo mądrze, ja to zresztą w startupach mówię, że super ważnym jest, żeby mieć rozbieżne kompetencje. I zbieżne wartości. Galup nie pokazuje wartości, tylko kompetencje czy mm. obszary, nie? i to też jest. To jest w ogóle też fajne, bo na przykład e, Michał ma bardzo wysoką zgodność i tam harmonię, i tak dalej, czyli takie ten, a ja to mam na samym dole z kolei, czy ja jestem ogólnie dość konfrontacyjną osobą, czy jak ktoś nadepnie na moje, nazwijmy takie właśnie wartości, ktoś skrzywdzi jakąś osobę blisko mi, i tak dalej, to jak lew od razu, e, ale dzięki temu, że na przykład Michał ma wysoką tą zgodność. No to jak, jak widzi, że ja tak się zachowuję, w sensie, że jestem to, taki, puk, puk, e, to wtedy po prostu od razu to łagodzi, nie? Czyli mhm. e, jest taka, no, no, no mówię, to jakby to jest dla mnie fenomen. E, A skąd pomysł, żeby zrobić galupa wśród waszego zespołu? To znowu ta ciekawość i szukanie takiego ciągle, wiesz, sposobu, żeby coś do, pogłębić i tak dalej. No nie tylko galup, nie? Bridge'a, diska, mhm. galupa. Bo to, to ża ża żaden z tych, tych rzeczy nie daje idealnej odpowiedzi. On tak. To daje jakiś wąski obraz to tego, To ciekawość, nie? to wiesz, człowiek jest tak ciekawy, co tam mi wyjdzie, co Wichowi tak, wyjdzie, tak. co tam liderom Aktywator. innym wyjdzie i tak dalej, no. <laughs> Ale wiesz, świetna lekcja dla całego zespołu, jakby to, że ludzie sobie uświadomili, że co pewne różnie. rzeczy w ogóle to są ich. Te talenty to, to są zalety ich takie, takie z tej czołówki mm -hmm. na zasadzie, okej, okay, to ja, ja nie jestem osobą, która na przykład walczy, tylko ja po prostu, nie wiem, lubię się challenge'ować i, i walczyć o wynik, czy, czy, czy to, czyli to są jakby faktycznie talenty, a nie jakieś na przykład przywary, także to, że jak sobie ludzie zdali z tego sprawę w zespole, to było takie, myślę, że duży, duży też motor napędowy, nie? I też człowiek bardzo dużo jest w stanie się dzięki temu nauczyć, bo na przykład mamy takiego fenomenalnego o, szefa, lidera sprzedaży, powiedzmy, e, który ma połączenie zgodności, rywalizacji i osiągania. Wow, I to takie nietypowe. I, bardzo. I bardzo nietypowe i dzięki temu na przykład on jest osobą, która bardzo mocno rywalizuje sama ze sobą, no bo jest zgodny, więc mm -hmm. nie rywalizuje z innymi, ale sam ze sobą. I my jak go poznawaliśmy, jak zaczął u nas pr pracować, no to wiesz, no, cały czas wyznaczał sobie coraz wyższą... Bo Perfekcyjny golfista, nie? E, <laughs> chyba, No tak, zdecydowanie. E, I wiesz, i miesiąc z, z kwartału na kwartał coraz wyższy target, który sam sobie wyznaczał, sam osiągał. I wiesz, i dzięki temu Galupowi wiemy, że jakbyśmy znaleźli taką osobę, która też ma takie mieszanki gdzieś tam z przodu, no to od razu to jest fenomenalny człowiek, który w sprzedaży, tak? I w takim, bo no bardzo fajne połączenie. Tak? To wytłumaczcie, bo dużo gadamy o Was i tak dalej, ale co zmieniło się w Waszym prowadzeniu biznesu, jak połączyliście siły? Bo ty robiłeś mieszkania. Mhm. I takie drobne rzeczy. Ty robisz też relatywnie drobne inwestycje nieruchomościowe itd. i tak dalej. I powiedzieliście, że odkryliście, że na nieruchomości mogą być biznesem, to znaczy kupujesz, sprzedajesz i tak dalej. Co się stało, że połączyliście swoje siły? Co się stało po tym, jak połączyliście swoje siły z biznesem? Znaczy, to, że nieruchomości mogą być biznesem, już obydwoje odkryliśmy wcześniej, czyli to jakby to. to tak, tak, to się tak, ale, jakby... ale razem mogliście to zeskalować, tak? Chyba, <grym> czy nie? Tak, dobrze to tak, czytam. Tak, zdecydowanie to jest taki wtedy od, od, odwagi wam przybyło chyba, tak? Od, od, nie, wiesz, co te, tego, że ja na przykład mogłem oddać rzeczy, którymi nie chcę się zajmować Filipowi, bo on to lubi robić. A, I wice, i, i z drugą stronę, tak? Czyli ja na przykład kocham poszukiwać nieruchomości i dla mnie to nie jest w ogóle praca i mo, mogę to robić całą dobę, tak? wszystkie licytacje i tak dalej, I, tak? Jeździć po kraju, no mhm. jak ja, ja, taki grzybiasz. ale kwitną notariusza niekoniecznie już. Niekoniecznie, no to, a, ale z, a z drugiej strony wiem, że Filip jara się tym układaniem tego biznesu na co dzień. A co to jest układanie tego biznesu? Szukanie najlepszych ludzi to, najważniejsze, to jest główna rzecz, czyli okay. jakby, operacyjne zarządzanie. Jakby moim zdaniem, taką moją najważniejszą rolą jest to, że ja cały czas poszukuję wybitnych ludzi, czy jako naszych inwestorów, i tak w zasadzie to, to co my robimy, tworzymy, to, to... Czyli ty jesteś od ludzi, ty jesteś od nieruchomości. Czy ja to dobrze rozumiem? Tak? Tak, strasznie upraszczam można. to w tej, upraszając, w tej chwili. Mo tak, tak można, upraszając, można. powiedzieć. No. Ale mhm. będą komentarze, że ciągle przerywam. Trudno. Ale to jest no, 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 fascynujące, ale dobrze, nie? Super przerywasz, tak jakby fajnie, trafnie to podsumowujesz. Traktujemy to jako rozmowę, a nie wywiad. <laughs> <laughs> Dokładnie. I wiesz, i, i z, tego, z tego połączenia stało się, zaczęło się robić tak, że z jednej strony wokół nas, wokół FIT Groupu jest mnóstwo fenomenalnych ludzi. I ile osób na... pracuje w grupie? 42 osoby pracują wow. jakby w centrali i około 150 na budowach, to tam fluktuuje. To mhm. jakby wiesz, Bo zależy jak projekty są, jak tak? Projekty ale chodzi o to, że mamy jakby społeczność całą wielką, to, jest, to są setki osób. Społeczność składa się z ozy. inwestorów, z właścicieli firm, które na przykład z nami współpracują w jakiś mhm. sposób, czyli wykonawczo, czy, czy projektowo i tak dalej. Czyli jakby ci ludzie zaczynają, coraz częściej pojawia się u nas coś takiego, że inwestorzy na przykład inwestują nie dlatego, że chcą te stopy zwrotu i tak dalej, to jakby jest tam przy okazji, tak? ale głównie chcą być jakby poznać tych innych naszych inwestorów, gdzieś tam jak czasami robimy takie spotkania na żywo, czyli gdzie tak po prostu zbieramy cały, wszystkich ludzi, no to tam jest po prostu taka wymiana, wiesz, myśli, takie błyskotliwe pomysły się rodzą, wiesz, przyjaźnie wręcz się zawiązują, ja zresztą też mam także od... Takiego telefonu z naszej strony mam teraz niektórych wręcz prawie że przyjaciół, mm -hmm. takich e, ludzi, którzy po prostu do nas się zgłosili na zasadzie, że chcą coś tam z nami robić. I tak od słowa do słowa, od spotkania do spotkania się okazało, że mamy tak dużo wspólnych, e, w cudzysłowie, zajawek, że, mm -hmm. że już po prostu... Że jest fajne. Że jest fajnie, no i że potem na ich śluby jeżdżę jako, w sensie... Wow. Czyli udało wam się, łącząc siły, udało wam się operacyjnie wzmocnić, czyli z dwóch chłopaków zrobiliście firmę, która ma tam prawie 200 osób, nie? Tak, raczej to znaczy... już, już wtedy, jak się mhm. łączyliśmy, już była zalążek, powiedzmy, mhm. tam około 10 osób łącznie, ale no, gdyby nie Michał, to by to 3-4 razy wolniej się wszystko działo, co najmniej mhm. i na pewno bym ja osobiście się dużo bardziej spalał, no bo na przykład bym właśnie potrzebował E, tak te nieruchomości szukać, analizować i tak a dalej. to nie jest to, co... To nie jest to, co ja jakoś tam lubię. Ja zawsze raczej wolałem z dobrymi pośrednikami współpracować, czy coś takiego, mm -hmm. a wiadomo, że nigdy tak dobrze nie kupisz nieruchomości, jak sam sobie ją, w cudzysłowie, wychodzisz, tak? Czyli wynegocjujesz, wy, wiesz... Ja uwielbiam jeździć na nieruchomości, ale... Jan Kulczyk kiedyś mówił, że... On mówił o firmach, ale myślę, że z nieruchomościami jest tak... Jak się, to nie jest tak, że zarabiasz, jak sprzedajesz. Powinno się zarabiać. W momencie jak się kupuje, no, dokładnie. To jest. To tam jest cały biznes nieruchomościowy, w tym jak kupujesz, nie? To jest. To jest tak ważniejsze. Najważniejsze. Nie? To jest najważniejsze. Tak. Tak. W momencie zakupu, ty masz mieć, jakby, ty dokładnie masz znać metę. I Czyli jedynie kupujesz, możesz... nie wiem, za milion i wiesz, że za kilka lat możesz to za 3 miliony sprzedać i jeszcze musisz to wszystko sfinansować i zbudować. U, upraszczam, czy, czy jeszcze... Tak. Upraszczając, powinieneś wiedzieć, że to już dziś jest w twoich oczach więcej warte niż to, co... dlatego, że wiesz, co można z tym zrobić. I to jest ta historia, o której ty tak, mówiłeś tak, z tą tak. ziemią, tak? Dokładnie. Tak, a, dru, a druga kwestia jest taka, że czyli znasz tą metę, y, y, dzisiaj startując, a jednocześnie y, szukasz podczas tej drogi jeszcze ścieżki takiej, żeby poprawić ten czas nie, do tej mety, czyli zro, y, y, skrót. Skrót i po, polepszyć wynik jeszcze. No? Skrót to znaczy lepiej to sfinansować, czy lepiej to. Lepiej sfinansować, lepiej wykończyć, drożej sprzedać, okay. lepiej zareklamować. O, tak drożej to... sprzedać, czy szybciej sprzedać? A to zależy, jak stwierdzisz, co jest bardziej, jakby, czego oczekujesz od tego konkretnego projektu. Czasami jest tak, że możesz dłużej, możesz poczekać ze sprzedażą czegoś, ale bardzo dużo zarobisz dzięki temu. A czasami jest tak, że lepiej, że to czekanie dużo ci nie da, dać i jakby jakiś tam korzyść. Ale no, lepiej ten kapitał uzyskać i stwierdzisz kolejny projekt, tak, tak. tak? No bo dla przykładu, my jak y, mamy nasze projekty całe, to y, wolimy sprzedawać dobre lokale na początku. Bo one utrzymują dobrą cenę przez cały ten, czyli nawet wolimy, jakby one są płynne, tak, zawsze, tak. Czyli nawet na początku inwestycji ludzie już kupują dobre lokale, Aha. a te gorsze lokale, na przykład, na końcu inwestycji zyskują dzięki temu, że budynek zyskuje, tak. Czy jak my robimy rewitalizację całej kamienicy? A, Czyli kupujecie dobre lokale, zanim jest skończona rewitalizacja, na przykład? Tak? Czyli nie, nie, sprzedajemy bardziej. Zresztą sprzedajecie. Tak, to to pom tak. Pomyliłem słowa, tak. tak. Sprzedajecie, bo ktoś wie, że one będą dobre, a dopiero tak. te mniejsze, gorsze potem. Tak, na przykład, nie? Jak fasada jest skończona i tak dalej. Tak, jak, jak tak. elewacja, jak, jak budynek sam w sobie już jest super, to te y, gorsze, nazwijmy to układowo albo metrażowo, lokale, mm -hmm. nagle też stają się bardzo dobre, bo są w dobrym budynku. Nie? Mm -hmm. Więc to takie, wiele takich e, drob, drobiazgów, niuansów, ale wracając do tych met, mety w zasadzie, to właśnie chodzi o to, żeby nie mieć jednej mety, tylko żeby mieć ich dużo, czyli. czyli wiele projektów. E, nie, nie jeden projekt, ale a masz, możliwe, masz możliwe. wiesz, rozgałęzienie na 10 różnych dróg i każda droga jest ok, nie? Czyli, wiesz, wybierasz sobie tą, która Czyli tu zarobię 8%, procent, tu 15%, tak. tu 30% i, i tak. zobaczmy, co wyjdzie, tak? A nawet jeśli tego nie sprzedam, to na wynajmie mi to super będzie pracowało, tak? I tak czyli opłaca kapitał, który był zainwestowany. Tak, no, czyli każda ścieżka potrzebuje być, e, wiesz... No dobra, jest słodko i fajnie opowiadacie, a czy ten biznes tak super Wam idzie, czy macie takie momenty, że to... Jest w, trudne. W, wiesz, co w to, Tych momentów, gdzie jest trudno, jest bardzo dużo. Tak, I to, jeżeli... jeden, jeden tygodniowo. Je jeżeli, jeżeli to bym powiedział, że łatwo idzie, to znaczy, że, że jesteśmy wariatami chyba, nie? W takim razie. No bo... Albo że jesteśmy leniwi i robimy to za wolno. No. Kup, albo kup pan cegłę, tak? No, no. No, e wiesz, co ty, tak jak w chwili wspomniał o tych ścieżkach, no to te ścieżki nie tylko musisz na początku wybrać właściwą, ale umieć sobie też w pewnym momencie powiedzieć, że e idziemy złą. Nie? Czyli wybraliśmy jakąś, ale, ale to nie do końca sta. A czy wzrost na przykład jest złą ścieżką, że za szybko rośniecie, czy coś takiego? To się tak, też to zdarza, to, czy nie? To się zdarza, to jest, to jakby, bo to o czym teraz Michał mówił, to o konkretne nieruchomości, nie? czyli że konkretna nieruchomość, możemy już mieć te 10 ścieżek, gdzie my to, powiedzmy numer 5 i w połowie zdajemy sobie sprawę, że ta numer. Mala Boga, to nie zadziała. Tak? Że ta numer 5 powiedzmy zadziała, ale ilość pracy nerwów, tak dalej, tak dalej, jest tego nie warta i wtedy potrzebujemy albo się cofnąć i ten, albo znaleźć przejście do ścieżki numer 4 na przykład, okay. nie? Czyli, Czyli to chodzi... z wynajmu na flipa, tak? Na przykład, nie? No tam, to w zależności od tego, co, co i mhm. jak, więc tutaj trzeba bardzo, yy, i to jakby u nas na przykład, to jest yy, to, 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 czego się potrzebowaliśmy nauczyć. A jak podejmujecie taką decyzję? No właśnie, potrzebowaliśmy się tego nauczyć, bo bardzo długo My e, jesteśmy bardzo e, tacy, e, na działanie nastawieni, nie? bardzo dużo działamy, bardzo szybko, bardzo... To czasami można się rozpędzić. A, nie? I czasami się za bardzo rozpędzamy i potrzebowaliśmy się nauczyć, żeby co jakiś czas, tak powiedzmy, chociażby raz w miesiącu się zatrzymać i zrobić sobie tak dużo retrospektywy, tak? Czyli spojrzeć po to na wszystkie Ale na wszystkie projekty patrzycie na raz w Co się z nimi wiete... dzieje? Czy to jest właściwa tak. ścieżka i tak dalej? Tak. Ile Wam taki proces zajmuje? To zależy. Na pewno pierwszy zajmował najdłużej, bo to wtedy poświęciliśmy chyba na to z dwa tygodnie, żeby tak... Żeby wszystko... w ogóle popatrzeć na ten pierwszy projekt, zobaczyć, tak? Na wszystkie projekty, na wszystkie, projekty nie? Projekt, tak. wszystkie projekty. Dwa tygodnie takie patrzenie... No, wam Szukania, szukania liczenia, przeglądania, mm -hmm. Exceli, wiesz, wszystkiego po kolei, tak? Musisz... E... Przepraszam, e... przepraszam że przerwa Filipa, wiesz, to jest takie wyjście po, 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 poza ścieżkę, no bo jeżeli podjąłeś decyzję, okej, okay, robię to tak i tak, podjąłeś decyzję też kosztowe, już poniosłeś pewne koszty, to teraz zchallenge'owanie się i sprawdzenie takie, okej, okay, może to była zła decyzja, może dziś już inna byłaby lepsza, to, to potrzebujesz przyznać się przed samym sobą. Tak, wytrugałem ten kij, jaki już tak. jest genialny, no, nie? I teraz... Jakbym miał to zmienić, to twój organizm, twój umysł podpowiada ci, no nie, nie, nie rób tego, że to już świetnie idzie, idźmy w tym kierunku, tak? Więc, więc takie spojrzenie do tyłu. Zróbmy to może zupełnie inaczej, no ale co z kosztami, a co z tym. No tutaj się włącza pojęcie utopionego kosztu, nie? Tak, tak? Że trzeba rozumieć to, że pieniądze już wydane. Tak. Trzeba liczyć jako zero i teraz ile jeszcze trzeba wydać, żeby coś zrobić, nie? No tak, i, to, i to spojrzenie do tyłu, dziś już nam idzie łatwiej, na zasadzie takiej, że, bo, bo robimy trening. to częściej bo... nie? i, i nie, nie traktujemy tego jako porażkę, traktujemy to tylko jako kolejny krok w tym, w tym robieniu projektu. Na zasadzie, ok, wracamy do podjętych decyzji, wracamy, 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 wracamy nie? Czyli e, sprawdzamy, czy one zostały słusznie podjęte. I dzięki temu okej, okay, możemy powiedzieć, dobra, zrobiliśmy jakieś wizualizacje, które są dzisiaj niepotrzebne, bo nie będziemy tego robić. Wydane zostało na to jakieś tam pieniądze. Okej, okay, zostały, dlatego, że gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie poszli tą pierwszą ścieżką najpierw. Nie zrozumielibyśmy, o co chodzi, tak? Dokładnie. To... A tutaj jest od razu mój optymizm, bo ja mówię, o, ale super, możemy sobie przynajmniej pokazać takie ładne wizualizacje, możemy to <laughs> wykorzystać do następnego projektu jako inspiracja i tak dalej. A robimy coś zupełnie innego, <laughs> tak? tak? Robimy coś zupełnie innego. A, a co się stało, że zaczęliście mieć taki. Tak, tak potrzebę na tą retrospekcję. Jest co, ta, moim zdaniem to jest klęska urodzaju. Yy, czyli uh -huh. po prostu tak, nam wszystko dobrze szło, tak fajne projekty, bo odpowiadając na twoje pytanie, które zadałeś jakieś tam 10 <grym> minut temu, <grym> yy, a propos Jeżeli porażek... To się jeszcze pamięta. O, porażki. A tak, propos dobry. porażek, yy, to no, ja miałem dużo porażek, dopóki nie robiłem nieruchomości tylko. Uh -huh. nie, czyli kiedy się rozpraszałem... I, I i tak dalej. Tak, dalej tam, to, tam było dużo porażek takich moich indywidualnych, nazwijmy, czy tam z moimi poprzednimi wspólnikami. Jak się skupiłem na nieruchomościach, no to takich porażek, nazwijmy to, biznesowych na szczęście nie doświadczam, ale doświadczyłem bardzo, zresztą obydwoje doświadczyliśmy, bo to razem takiej, byliśmy na skraju porażki, takiej trochę, nazwijmy to, popularnie się mówi ten work-life balance, czyli tak, takiej, mhm. takiego wypalenia, nazwijmy to. Life się wyłączył. Tak, life work. się całkowicie wyłączył, ale mało tego zaczęliśmy tak trochę mieć takie poczucie, że tak w cudzysłowie gonimy, nie wiadomo za czym, tak? Czyli że wszystko nam super idzie i tak dalej, ale w sumie po co? Czyli sukces hmm. stał się narkotykiem trochę, tak? Takim właśnie nawet nie wiadomo czym, nawet nie do końca narkotykiem, bo to po prostu. Bo jeżeli masz sukcesy kolejne, ale one przestają ci sprawiać frajdę, czyli no. tak z życia nie przestajesz korzystać tak, jak korzystałeś, co sprawiało ci radość. No, pracę, pracujesz po 16-18 po godzin, nie masz kiedy, nie. No, no, no. I, i teraz, a jednocześnie ta praca zaczyna ci doskwierać, bo problemów jest tak dużo, tak dużo masz, jakby zagadnik, decyzji do podjęcia i tak dalej. I, i które i projektów, że mówisz tak, po co ja robię to, skoro nie mam czasu na coś innego i za czym gonię, nie? To jest zupełnie jakby zadajesz sobie takie fundamentalne pytania, na co to wszystko mi, nie? To jak odpowiedziałeś na to pytanie? Czyli znaczy ja bym ich teraz ja przerwę. No. Ja bym chciał tutaj w ogóle, to było, to było przeciekawe i fenomenalne, jak się do, do tego doszliśmy. Czyli, ale walnęliście w ścianę, czy tak e też przed się zatrzymaliście? Nie, zatrzymaliśmy się przed ścianą, ale wiesz, mhm. to, było, to było mega ciekawe, bo Zaczęliśmy robić tą retrospektywę taką naszą życiową, co my robimy i, i okazało się, że ja cały czas żyłem w przekonaniu, mimo że mamy genialną komunikację z Michałem między sobą, naprawdę rozmawiamy o wszystkim, nie mamy problemów z komunikacją i tak dalej, ze wszystkim potrafimy szybko wypracować rozwiązania, ja byłem cały czas żyłem w przekonaniu, że Michał potrzebuje mieć możliwość pozyskiwać jak najwięcej nieruchomości. I ja bardzo byłem na to zafiksowany, czyli chciałem jakby dawać cały czas tą skalę. Czyli budowałeś z... organizację po to, żeby Michał mógł biegać po Polsce i pozyskiwać nieruchomości, I tak? Coraz więcej kupować tych nieruchomości, coraz więcej tego robić, czyli ja po prostu Ale już... czułeś się zobowiązany pewno, bo, bo tu widzisz, że trzeba to... Ja nie, wiedziałem, że okej, okay, organizacja rośnie, trzeba paliwa dostarczyć, <laughs> tylko... <laughs> No więc żeśmy zasuwali obaj, no. no i, i, i... I jeden poganiał drugiego, tak? Tak, tak i Michał w pewnym momencie tak. do mnie mówi, że... Tańcowały dwa Michały. No, Michał do mnie mówi w pewnym momencie, że słuchaj, no ty, ja wiem, że ty tak, tak bardzo chcesz tą skalę zrobić i te, że takie masz te cele, wiesz, Aha. że tam żeby pół miliarda za tam parę lat i tak dalej, że ja po prostu... Ch Szukałem cały czas tych nieruchomości, nazwijmy to w cudzysłowie, za wszelką cenę. Czyli ty byłeś tym, tak, który wyznaczał te górne no cenę? Tak, no ja jakby to, to, no, ten optymista, ta wizja i tak dalej, to ten. Ale ja, ja mówię, Michał, ale ja przecież tego wcale nie potrzebuję, nie? Ja oczywiście lubię skalę, lubię mieście, szczerą rozmowę. Tak, A no. co ją wywołało? To zmęczenie materiału? Zmęczenie trochę, ale wiesz co, to, znaczy, gdzieś to się naturalnie wydarzyło, bardziej to, że my w ogóle bardzo szczerze rozmawiamy w rozumieniu takim, że nie, nie ma jakiejś takiej męskiej pozy na zasadzie, kurczę, jestem twardy i już, nie, możemy sobie powiedzieć, słuchaj, ja mam krótki ląd, nie, już okay. dzisiaj jest słabo na zasadzie, jak nie wyłączę się teraz z najbliższego wideokola, nie, to już, już nie dam rady, nie? i patnę, więc możemy sobie to otwarcie powiedzieć, i jak sobie to mówimy? Czyli możecie no... przyjść w spoconym t-shircie, to jest ok. Jasne. jasne. Okay. I, i, I jeżeli sobie to mówimy, no to ta druga strona może wtedy sobie to uświadamiać dzięki temu i reagować. Więc jesteśmy dzisiaj w stanie mądrzej to ciągle patrząc na siebie obaj, w którym jesteśmy miejscu, nie tylko ja. Czyli ja mogę zasuwać, ale muszę spojrzeć, czy mój wspólnik również. To ile wam zajęło, żeby zrozumieć, że wzrost dla Was nie jest najważniejszy? Wiesz co, po potrzebowaliśmy się właśnie doprowadzić na, na skraj, powiedzmy, tego wypalenia. Znaczy możliwości, Jak na zasadzie, że znowu skończyły nam się doby, znowu był ten moment taki, że... Osobistego takiego tak, wypalenia, oso osobistego. zapełnienia kalendarza i tak dalej, mhm, tak? Tak. tak. Ja, ja na szczęście, w cudzysłowie trochę na szczęście, kiedyś doświadczyłem takiego mocnego wypalenia zawodowego i dzięki temu... Zobaczyłeś symptomy. Pierwsze symptomy, symptomy tak? Pierwsze jaskółki tego, że, że zaczyna być to, co kiedyś doświadczyłem. Mhm. Więc szybko yy, na to zareagowałem. Michał też jakoś tam, nie wiem, czy intuicyjnie, ja, ja, czy coś. Nie, ja, ja, była taka był projekt, który bardzo chciałem pozyskać z jednej strony, ale jak się nie udało, to miałem takie, fff, dobrze, to jakby że ha, i cieszyłem uf, uf. się, uf, uf moment, no, tak? że nie udało nam się pozyskać dobrego projektu, bardzo dobrego, bardzo nie. dobrego. Czyli to było takie dla mnie. Okej, okay, tu coś nie gra, nie? Na zasadzie no, jeżeli. Ale się... rozumiem, że dzwoneczki zadzwoniły, mm -hmm. tak? Że to uff, -uf jest. Tak. Czyli cieszysz się, że ci nie wyszło, bo będziesz mniej roboty we własnym biznesie, to znaczy, że twój organizm naprawdę potrzebuje yy, yy, takiego oddechu. Nie? Ja się ostatnio bardzo często, cieszę jak pewne projekty nie wychodzą, więc muszę się zastanowić nad moim organizmem w takim no. razie. No, to jest poważny symptom, nie? Kiedy no. cieszysz się, że czegoś, że nie zrobiłeś kroków do przodu w biznesie, tak, bo tak. Wiesz, kolejny krok nie, kolejny klient że, na reklamę nie się... i mówię, okej, okay, więcej czasu na siłownię. No i paradoksalnie od kiedy, wiesz, i to to jest właśnie, to są takie paradoksy, nie? że czasami, kiedy odpuszczasz albo kiedy zwalniasz w, w czymś tam, tak? czyli trochę dajesz sobie na wstrzymanie, trochę mniej pozyskujesz i tak dalej, nagle się okazuje, że wszystko idzie lepiej. Nie? Czyli że e, tymi retrospektywami naszymi, e, no myślę, że spokojnie, to, żebyśmy mieli świadomość, to było, to się działo mniej więcej w początku lipca. tak Mamy teraz e, październik, październik tak? początek października, więc to jest bardzo niedalek, niedaleka perspektywa czasowa, to o czym teraz mówimy od tego momentu, myślę, że już takimi naprawdę prostymi rzeczami, nie prostymi zabiegami, takimi wręcz, które nam ułatwiają życie, upraszczają, to myślę, że... Na przykład? Y, przykład y, nie robienie jednej klatki schodowej, tak? Czyli chcieliśmy robić klatkę schodową w jednym budynku, ale stwierdziliśmy, że wystarczy y, zrewitalizować, zrobić renowację tej klatki, tej, która, która jest. Była. Nie, nie dodawać kolejnej Tak, i nie tak. trzeba przeprojektowywać, zmieniać stopni mhm. i tak dalej. Ta jednade... Uproszczanie. Uproszczanie, tym tak. Trykiem jest upraszczanie. Retrospektywa tak. i uproszczanie, nie? Mhm. I, I tym jednym y, y, sposobem po miliona tak, w kieszeni zostaje, y, bo mhm. przez tą klatkę poziomy... Mo mogłeś spojrzeć do tyłu zamiast robić dodatkowy projekt, tak? Bo, bo każdy dodatkowy projekt to jest rozproszenie znowu, że w tych innych troszeczkę tam ci ułamek, jakiś procent Twojej uwagi zostaje odciągnięty, nie? Czyli troszeczkę gorzej zawsze wykonasz ten dodatkowy, nie? Mhm. I, i, I dzisiaj możemy tak, nie robiąc dodatkowych projektów, jednocześnie polepszać marżę, polepszać jakby ten właśnie ten work-life balance i, i czyli wszystko idzie lepiej. No tak, bo ta przysłowiowa klatka to nie tylko jest marża, to też jest Czas, nadzór, nerwy, Problemy, i tak dalej. To jest nie? ciężka praca naszych ludzi, których mhm. też jakby doszliśmy z nimi do momentu, kiedy widzieliśmy, że słuchajcie, chłopaki, my super lubimy tą robotę, ale Ale, nie? ale kurczę, my też mamy życie, nie jeszcze? I, no. i, i, i no nie możemy dopuścić do sytuacji, że oni też są przeładowani mimo pasji, mimo tego zaangażowania swojego. Oni też poszły, potrzebują... Oni też patrzą, patrzą na nas zawsze, tak? I ja go nie widzę, że ja o północy odpisuje na ostatnie wiadomości na Slacku, tak a o piątej rano już znowu odpisuje na kolejne, czy tam już coś zaczynamy hmm. robić, to oni czują powinność, że też powinni tak zasuwać i faktycznie... A to jest tak, bardzo niebezpieczne. To jest, bo to... tak. Możesz świetnego, świetnego człowieka stracić tylko dlatego, że on podejmie decyzję, że już dosyć, nie? I on podejmie tą decyzję i ty nie zdążysz już zareagować, bo w, w jego głowie już zapadła i on odejdzie. Ale to też nie zdążysz zareagować, bo często będziesz tak zapracowany, że nie zauważysz. Mhm. Tylko, tylko papier na koniec dostaniesz. Dokładnie tak? tak. Jeżeli w ogóle, tak. Tak, tak, tak. Więc a nie po to to budujemy, budujemy to po to, żeby mieć. To po co to budujecie. <grym> a. To, to, jest, to jest dobre pytanie. A znacie na nie odpowiedź? Ja, ja znam. Myślę, że znam. Ja uwielbiam ludzi. Jakby to jest coś, co zawsze mnie mhm. bardzo motywowało, dawało mi energię. I mam te takie momenty, kiedy mam ciarki na plecach, kiedy na przykład. Ostatnio jeden z naszych inwestorów kupił od nas cały budynek, na którym realnie to myślę, że na zero jesteśmy po, po całym tym projekcie, bo po prostu zrobiliśmy to, nazwijmy to, dla niego. Mm -hmm. Ale tak był zachwycony tym budynkiem, tak jest, e, tak nam dziękował i w ogóle, że ja miałem ciarki na plecach. Czyli to, to, taka, e, to ten ludzki aspekt, że po prostu człowiek realnie docenia twoją pracę. Tak samo kiedyś miałem taki, e, mamy takiego no naszego prezesa powiedzmy, który e, dużo takich ważnych operacyjnych rzeczy robi. I on miał problem, ma cały czas problemy z plecami. I kiedyś ja pojechałem z nim, on mi po prostu był, towarzyszył, że tak powiem, żeby kupić sobie nowy materac. To było dawno, to już było tam parę lat temu. I był akurat dzień z fizjoterapeutą i ten fizjoterapeuta przy okazji wziął go, żeby mu ten materac tam dobrać. No i dobrał mu materac, który był bardzo drogi. No i on tam, no nie było go stać na niego. A ja mówię, słuchaj, no jesteś dla mnie mega ważny, jesteś, wiesz, moim, jednym z najważniejszych ludzi w moim biznesie i nawet nie tylko. I pakuj pan ten materac, nie, na tej zasadzie. I tam Można on, pomóc e, kogoś, nie? Tak, i, i ten materac, jak dojechał do nich, to jego żona się popłakała, jak o tym usłyszała, w sensie o tej historii. E, mi tak, e, jakby, ja się tak dobrze czułem wtedy, w sensie, że, że mogę realnie takim prostą rzeczą, no bo to, A. wiesz, no to, to nie jest, to, to, nie oszukujmy się, to nie jest jakiś tam zmienienie całkowicie komuś, nie wiem, podniesienie no to, to kogoś. To jest chwila też, nie? To, to nie jest taki, coś zaplanowanego. No, to taki po prostu impuls i ta taka możliwość wpływania na czyjeś życie w taki prosty sposób e, jest czymś, co mnie niesamowicie motywuje. Jak ja widzę, jak się ci ludzie, którzy pracują dla nas, rozwijają, e, jak osiągają, przełamują sami siebie, e, rozwijają skrzydła, no to jest coś, co... Mnie niesamowicie rajcuje, no, a z drugiej strony <noise> zawsze lubiłem jakieś planszówki i tak dalej, mhm. takie gry, gdzie jakby trzeba coś tam pomyśleć, połączyć strategię i tak dalej, strategię uwielbiałem, uwielbiam cały czas i też uważam, że to jest biznes to jest taka trochę duża gra nie? taki, taki wiesz, mhm. taka po prostu, że gdzie trzeba te wszystkie elementy połączyć ze sobą, trzeba, żeby to wszystko działało, więc dwa aspekty. Z jednej strony ta nazwijmy to taka pasja, hobby do po prostu tworzenia jakiejś działającej struktury, a z drugiej do po prostu wpływania na życie innych ludzi, takie pozytywne, pozytywne wpływania. trochę chcę zmienić ton rozmowy czy tempo, bo wy zdecydowaliście się na taką niszowy model biznesowy, bo inwestujecie w kamienice tak. i też finansujecie je w specyficzny sposób, te tak. projekty i tak dalej. Opowiedzcie, jak ten wasz biznes wygląda? Bo to, to wasze połączenie sił też spowodowało, że wasz model biznesowy się zmienił przez to, tak? Mo, no, model biznesowy to było coś, co ja chciałem skalować. Tak, czyli... Te kamienice? E, te kamienice, tak. Czyli to, ty odkryłeś kamienice przed spotkaniem e, jeszcze? Myślę, że kamienice to odkrył już dużo wcześniej ktoś inny. <laughs> Kol, Kolumn, no. <laughs> ale, e, ale okazało się, że to, co na przykład Michał robił w, w przypadku mieszkań, domów i tak dalej, na rynku pierwotnym, czy mhm. też na młodym wtórnym rynku, nazwijmy to, że ja to samo miałem zastosowanie w, w kamienicach, tak? tylko że w kamienicach no, da się skalę robić, tak? czyli da się robić... Ale dużo... kamienicę nie kosztuje kilkaset tysięcy złotych, no nie. tylko kosztuje kilka milionów złotych, co no nie. najmniej, albo kilkanaście no tak, milionów tak, tak, złotych. Tak, tak. Tak? dokładnie, tak? dokładnie tak. No ale w, znowu właśnie układając e, te transakcje, czyli... E, nie, nie podchodząc tak klasycznie, no bo człowiek, jak myśli o inwestowaniu w kamienicę, to myśli, że trzeba wyłożyć worek pieniędzy. a muszę e, mieć te 10 milionów. 10 milionów 5 na kamienicę, 5 na remont. No, albo I... 10 na kamienicę, 10 na remont, tak i, i ten. A no my to trochę odwracamy, nazwijmy to do góry nogami, bo z jednej strony... Z jednej strony mamy społeczność, która chce od nas po prostu mieszkań w tych kamienicach. Chce kupić te mieszkania. Chce kupić te mieszkania. Które potem używa do. do mamy rzeczy mamy ten tak zwany track record z nimi, czyli mhm. wiemy, że oni wiedzą, że po prostu no, czy w tę czy w tę stronę zawsze jakoś z te, z właśnie tymi którąś z tych scenariuszy z tej nieruchomości przeprocesujemy. Z drugiej strony my zawsze budujemy bardzo mocne relacje z właścicielami kamienic, czyli zawsze staramy się, żeby to byli nasi partnerzy. I to jest jakby jeden z takich naszych podstaw, fundamentów biznesu, czyli te takie długofalowe, długotrwałe relacje. No i to powoduje, że podpisujemy na przykład długie przedstępne na tą nieruchomość, gdzie pracujemy nad nią już, z drugiej strony informujemy o tym naszą społeczność. I, i okazuje, już są potencjalni kupcy, tak? Tak, i już są pieniądze tak naprawdę na koncie wręcz. Czyli, czyli jesteście no, w stanie sfinansować projekt bez lawara? Bez, tak, tak? Bez, bez banku, bez mhm. całego kapitału, no bo zawsze jakąś mhm. tam część mhm. my, my angażujemy, no ale w ten sposób stało się taki bardzo bezpieczny i skalowalny sposób na kupowanie nieruchomości, po prostu. Tak? Jak to jest, że ci ludzie wam ufają, żeby takie transakcje z wami robić? No, no to pracujemy tak naprawdę od lat, tak? Czyli to, to są relacje, które niektóre to zaczynaliśmy pewnie nie wiem, z 5-10 lat temu mhm. z niektórymi z tych ludzi. No tak, ale zwyczajnie też, wiesz, Macalnie jest im łatwiej uwierzyć nam, bo my produkt dzisiaj już mamy, nie? Czyli jakby... Czy już macie tą kamienicę, jest tak? już budynek i jeżeli... jeżeli oni, Tylko on jeszcze oni, nie jest oni, zrobione, tak? Tak, oni, oni mają konkretny lokal, oni mogą wejść do tego lokalu go zobaczyć, to nie jest coś, że tak jak dewelopera, który idziesz i on ci obiecuje na, na wizualizacji, ziemi, tak. że tu na tej wysokości gdzieś tam będzie pana balkon, nie? A, a tutaj jest coś, co istnieje, on... To trzeba skuć zrobić... Tak, trzeba ten budynek... Zrobić gdzieś tam mniej lub bardziej, wyremontować. I tu zaczynamy najpierw od tych inwestorów, którzy mają te w tej wyobraźni więcej. Czyli oni na podstawie naszych poprzednich projektów są w stanie stwierdzić: Okej, okay, brzydki jest dzisiaj ten budynek, ale Ale będzie ładny. Ale on będzie ładny i, i pokażemy wizualizację, który, jakby czego oczekujemy. Oni na tej podstawie podejmują decyzję. Są osoby, które mówią: Okej, okay, widzę budynek, wizualizację, ale ja chcę zobaczyć troszkę dalej, i oni wchodzą w tej środkowej fazie. Ale wtedy płacą. Więcej. Dokładnie tak, więc to jest takie znowu z ich strony ważenie na zasadzie, gdzie, gdzie widzą zysk, gdzie widzą swoją okazję i tak dalej. Każda z tych osób się inaczej odnajduje na rynku i robi innego typu biznes, innego typu inwestycje. Każda, każda ta forma jest bardzo fajna. Nie? Ale wy robicie też coś nietypowego na polskim rynku, co jest bardzo typowe w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii, czy w tych bardziej rozwiniętych rynkach. Wy często finansujecie się sprzedającym, prawda? Czyli dogadujecie się z sprzedającym w ten sposób, że nie cała kwota transakcji, nie cała cena jest zapłacona od razu, prawda? Raczej znaczy, to, to nie jest nasze takie, to nie jest nasz klucz naszego działania. Ale to się ale, zdarza. Ale to się zdarza i to jakby się. A to, zda... nie, to, to, to nie jest normalne w Polsce, nie? Ale to wynika wyłącznie z tego, że ci właściciele widzą. Zaangażowanego, uśmiechniętego mhm. project managera, który tam działa, widzą potem z nami, że naprawdę jesteśmy po prostu, że tak powiem, normalnymi ludźmi, z którymi da się obiad zjeść, pogadać. Mhm. Taka po prostu. To zaufanie znowu się. Tak, bącza, czyli tak. Cały, czas, cały czas jest po prostu my. Chcemy dla nich dobrze, chcemy dobrze dla właścicieli i zawsze e, nawet im to tłumaczymy, bo często Oni często mogą lepszą cenę dzięki temu uzyskać, tak. jeżeli pomogą wam to sfinansować. Tak, tak, tak. No dokładnie. I to jest tak, że e, to już kilkukrotnie nam się pojawiła mm -hmm. taka sytuacja, że właściciel, który nam sprzedawał nieruchomość na koniec stał się naszym e, partnerem. Tak? Czyli inwestuje dalej z nami, dzisiaj, inwestuje nie? dalej z nami, kupuje z nami budynki, czyli po prostu nie wiem, miał kamienice za 10 milionów. Mm -hmm trzy sobie skonsumował, bo potrzebował, tak, a siedem stwierdził, że chciał gdzieś zainwestować, chciał kupować jakieś tam na przykład lokale czyli dzięki temu możecie kupować kamienicę. On nie kupuje mieszkań od Was, tylko z Wami robi te projekty, tak? tak? No, całe projekty, no, dokładnie. czyli kupujemy całą kamienicę na przykład ze środkami, które mamy. No, jemu mhm. tym bardziej łatwo zrozumieć to. Bo cały, już przeszedł bo ten się. od środka zupełnie, więc on dokładnie zna ten modus operandi, mhm. więc, więc się świetnie w tym odnajduje, a jednocześnie jest jeszcze jedna kwestia, bo właściciele kamienic często są właścicielami od pokoleń i, I zależy im na tym, żeby ten budynek trafił w dobre ręce, nie? To się kiedyś tak było w ogłoszeniu, że oddam tam w dobre ręce, nie? Ale to tak jest, bo to jest je... coś, coś, co zdziada tak, ta ziemia. Oni są z nazwiska kojarzeni, że ten budynek jest jakiś tam Kowalskich mhm. i, i oni nie chcą tej sytuacji, kiedy ten zostanie sprzedany i będzie kojarzona zła rewitalizacja z tymi ludźmi, nie? Więc oni chcą wiedzieć, chcą zobaczyć te nasze wiski i oni się naprawdę tym e, Diski, emocjonują. Wizu wizualizacja. tak? tak że, że ten budynek będzie naprawdę super zrobiony. Więc dla nich to jest takie, wow, kurczę, Nasz budynek na zasadzie naszej babci będzie, będzie w ten sposób wyglądał. A jak to jest jeździć po mieście i widzieć te projekty, które zrobiliście. Jaron van den Tolen tutaj był, opowiadał jak Glamko właśnie buduje. I on właśnie opowiadał, że jak spojrzycie na Warszawę przede wszystkim, no to duża część yy, Panoramy Warszawy to są budynki Galamko, nie? Wy jedziecie i widzicie, o, ta kamienica, ta kamienica, macie takie coś, czy nie? Znaczy, to niesamowicie cieszy, nie? Bo to jest takie, że. Bo to jest takie namacalne, nie? Bardzo namacalne i jednocześnie masz to poczucie różniące się od klasycznej tej małej deweloperki, czyli jeżeli buduje się na przykład osiedla za miastem, mhm. no to czasem te osiedla wyglądają nawet tak trochę przerażająco, no, w zasadzie, wiesz, widzisz rząd budynków 50 no, bo, bo po taka horyzont, Bo taka działka bo była. Bo taka była nie? działka, takie było akurat pole, nie? A tutaj no, to jest. To jest jeszcze pod Konstancin w Warszawie pojechać, takie, takie są, wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, I, tak. I Adres 84H. 84 słynna, słynna działkowa, tak? 84, 284 J, nie? Dokładnie. Na H. A, tu, a tu masz sytuację taką, że kurczę ta cała ulica pięknieje na przykład. Mhm. I... Ee, to jest nie tylko dziś, to widzisz, widzisz co za kilkanaście lat ciągle to jest w centrum na przykład miasta, a jeszcze bardziej e, to cieszy, jeżeli mm, zaczniesz ty, na przykład na ulicy, I obok, i obok się coś dzieło. się dzieje, nie. Czyli i to nie, nie, nie wasze projekty, tak? Nie, nawet jeżeli ktoś robi, robi nasza konkurencja, to super, nie? Bo, bo to jest impuls dla danego, danej lokalizacji, czyli e, m, ulica potrafi zacząć drożeć ze względu tylko na jeden budynek zrobiony, prawda? Czyli że, że wybierzesz nawet na środku niezrobionej ulicy, jeden budynek, zrobisz go porządnie. To cała, cała dzielnica potrafi zacząć tak pączkować. E, I też się to. pojawiają osoby, które chcą zainwestować, i tak dalej, czy wspólnoty się biorą do kupu tak, i to robią. Tak, tak. dokładnie. No, my na przykład bardzo obserwujemy rynek nieruchomości pod kątem takiej cysłowie sezonowości. Czyli jak się buduje jakieś osiedle, to przeważnie po około 30 latach ono zaczyna być wtórne, czyli zaczynają się pojawiać te same domy na sprzedaż, no bo mhm. po 30 latach dzieci, które miały wtedy zero. Mają 30, już zakładają rodziny i tak dalej. Zostają tam sami na przykład rodzice. I. Yy, yy. Czyli wy teraz szukacie miejsc z lat 90. <laughs> Dobrze to mówię? Z, z, lat, z lat 90. to może ciężko bo budynki lat 90. kupować. Yy, chociaż yy, yy, właścicielu, jeżeli jesteś właścicielem, to chętnie się odezwij <laughs> do nas. Yy, ale tak zupełnie seria to to jest pokolenie, które 30 lat temu przejęło na przykład kamienice od swojej okay. poprzedniego pokolenia i dzisiaj chce je jakby zacząć żyć sobie. Nie? Czyli, bo, bo to jest fascynujące, że jest masa ludzi w Polsce, którzy, ma, którzy mają aktywa o olbrzymiej wartości, natomiast ich standard życia jest zupełnie nieadekwatny do tych aktywów. Bo nie potrafią nimi pracować. Znaczy, to jest jedno, ale myślę, że przede wszystkim bardziej to, że Sami siebie może blokują przed podjęciem tej decyzji, czyli to chodzi o to, że ktoś zarabia na przykład, nie wiem, tą najniższą krajową, tak, I, a ma nieruchomość wartą 5 milionów, tak? I ta nieruchomość nie przynosi mu prawie nic, bo powiedzmy ma e, niewynajęte, albo wynajęte albo tylko lokatorów, którzy nie płacą, albo nie stać go na remont, żeby zrobić remont tej kamienicy? Michale, ja chciałem zapytać, jak się znajduje takie kamienice? Jak najszybciej. E... <laughs> Dziękuję. Koniec e, nie, z pasją się znajduję, czyli nie, ale chodzi o me Twoją metodologię szukania, nie? Wiemy, że to jest Twoja silna strona, to już nam tak. opowiedzieliście, ale. Gdzie to się otwiera Strona internetowa szuka kamienic. No, się... To też, to też. Czyli, czyli wymyślasz ciągle nowego sposobu jakiegoś, którego możesz użyć do tego, żeby poszukać nieruchomości. Tak, czyli e, patrząc przez ostatnie nie wiem, kilkanaście lat moich szukania nieruchomości, to tych sposobów było setki i one ciągle wymyślam nowe. A jakiś, A taki... który najbardziej cię zaskoczył? Ła, no, który najbardziej mnie zaskoczył. taki sposób, że no, zobaczę, wow, i tyle mi z tego wyszło. Wiesz co, najbardziej mnie zaskoczyło? To, że powiedziałem sobie jakąś tam. Moje pragnienie, wizje. na no zasadzie fajnie, gdyby dało się znaleźć nieruchomość e, dużą po 2000 roku i kupić, bo, taki, bo bloków się dzisiaj nie sprzedaje. Aha. I samo to, że powiesz sobie coś takiego. Z wybudowaną po 2000 roku. Tak, tak? a nie kamienicę, tylko mhm. to, to, to powoduje, że nagle Twój umysł się przestawia i zaczyna dostrzegać tego typu rzeczy. I, i, i miesiąc tak, później kupujesz takie coś. No mieliśmy miesiąc czasu? Tak. Mieliśmy taką nie, śmieszną nie. sytuację, bo szliśmy z Michałem w Poznaniu nad wartą, jak przechodziliśmy ko tych bloków starych, co tam są. I tak mówimy, kurde, jakby cały blok kiedyś tak kupić, nie? W sensie, że to tak... No kamienice są, ale kamienice, wiesz, ale bloków nikt nie sprzedaje, nie? No w sensie one są rozdrobnione, nie? I tak, kurde, no, ale bloki to, to spółdzielnie takie e... rzeczy, nie? Tak, no i tak właśnie tak mówimy, jakby się udało... Ciekawe, czy jest to w ogóle możliwe kupić blok. No i tak jak Michał mówi, no dwa miesiące później mieliśmy już dwa bloki kupione. Jebe, jak się kupuje blok? Tak Kto sprzedaje blok. Fundusz, który jest właścicielem akurat w Aha, całości, nie? Czy był, był właściciel, który miał całość, tak? Tak. I, czyli, ale najpierw potrzebujesz sobie, siebie przekonać do tego, tak? Czyli... A, czyli ca cały bajer polega na tym, że my mamy jakieś takie klapki na oczach i tak. nie widzimy pewnych rzeczy, tak? Tak, tak. Bo, bo I ten spacer nad wartą spowodował, że się klapka. Że ciągle posunęła. myślisz o tym, co mogłoby być. Dam ci inny przykład. Jeżeli się nastawisz, że szukasz kamienicy, to nie znajdziesz czegoś innego. To jest to jest prawda, mhm. ale jeżeli to nie to wiesz jak czego masz szukasz. złamaną nogę, to widzisz ludzi w gipsie ciągle. W lice, <laughs> to, tak? to dokładnie. Ale jeżeli nie wiesz, czego szukasz, ale szukasz nieruchomości, to potencjał jest niesamowity, tak? Bo, bo, A, bo, bo różne opcje się pojawiają. Kupiliśmy w zeszłym tygodniu, tam dwa tygodnie temu cukrownię. E, e, na przykład. Gdzie nie, kupiliście cukrownię? Pod legnicą. A po co wam cukrownia Będziecie cukier robić? Bo była, nie, bo... Bo bo d ja rozumiem. <laughs> <laughs> to gdzie jest ta wizja, którą macie? Bo dostrzegasz nieruchomość, która jest świetna, pięknie zrobiona, ma niesamowity potencjał stopy zwrotu z najmu i tak dalej. Czyli lofty będziecie robili? Budynek jest już w dużej mierze z One tam są już, nie? I to tak. było też e, wielką wartością tego budynku. Że to już e, że, że, że kupiliśmy To, jeden, to jakby tak górnolotnie kupiliśmy cukrownię. Tak naprawdę kupiliśmy jeden z budynków na terenie cukrowni. Które sprzedawała cukrownia, mhm. już doprecyzowując. I on a pozostałe był... budynki były zrewitalizowane już tak? Częściowo też. Częściowo też. no okay. I ten budynek jakby był już typowo mieszkalny, tak? Czyli tam były same mieszkania, a znajdował się kilometr od bardzo dużego zakładu produkcyjnego, który mhm. świeżo powstałego, tak naprawdę, świeżo otwartego. No więc. Znowu przy tej cenie, no to było grzech go nie kupić, nie? Zrobiście hotel robotniczy. <śm> nie, nie hotel Jesteśmy robotniczy. Jesteśmy w trakcie tu procesowania tego projektu, także, także o tym e, chyba, chyba nie aż tyle nie powiemy, żeby o. o, o Odkrywać wszystkie karty, o tak. Widzicie, kupili cukrownię. Potem się okazuje, że nie cukrownię, tylko budynek. Potem się okazuje, że nie budynek, tylko będą robić. To też trzeba uważać, że to... <laughs> czaruje cię trochę, ale dobrze. Wiesz co, no, ale to... jeżeli nie zakładasz, że możesz coś takiego zrobić, ja, ja zu... nie, to, nie, to nie znajdziesz tego i nie ja, kupisz okazji. Musisz no. mieć otwarty umysł, no, ale też musisz dobrze rozumieć, bo z tego co ja zrozumiałem na początku rozmowy, to specjalizacja dała wam siłę. Mhm. To, że nie robiliście wszystkiego dla wszystkich w nieruchomościach, tylko to, że wybieraliście całe budynki. Tak. Na, na początku to były kamienice i byliście w stanie to zrobić. A czy kupujecie kamienice z lokatorami? Tak, też. Zdarza nam się. To, to nie jest standard, ale, ale zdarza się. I co się wtedy dzieje? Bo to, to zmienia trochę chyba dynamikę, nie? Zmienia bardzo życie tym ludziom na pewno, którzy mieszkają tak. przez kilkadziesiąt lat w budynku, który jest bardzo zaniedbany. Zmienia na plus, bardzo zmienia na plus. Na plus. Okej, okay. to poproszę opowiedzieć więcej. <gry> Dobrze, e, już tłumaczę. E, e, trochę cofnę się do jeden wątek i zaraz przejdziemy do tych no. e, lokatorów. Jeśli chodzi o to, w czym my się wyspecjalizowaliśmy, to tak naprawdę nie wyspecjalizowaliśmy się w kamienicach, tylko wyspecjalizowaliśmy się w pewnym rodzaju transakcji, w pewnym rodzaju modelu biznesowym się wyspecjalizowaliśmy, okay. który najlepiej wpasowują się kamienice, bo kamienice to są całe budynki, które łatwo jest, znaczy łatwo, stosunkowo łatwo jest kupić mhm. e, na polskim rynku. Ale jakby to były tak samo nie wiem nowe bloki wybudowane, gdyby się dało kupować całe, to też byśmy je kupowali, tak? Czyli to po prostu jest pewien model, w którym się wyspecjalizowaliśmy. A jeśli chodzi już o ten następny wątek, czyli lokatorzy. My idziemy do lokatorów zawsze z nastawieniem, że chcemy dla nich dobrze i to jest nasze takie nasz kręgosłup, nazwijmy to firmy, tak? Czyli wszyscy ludzie o tym wiedzą, że my jesteśmy po to, żeby im pomóc po prostu. No i robimy to na wiele sposobów. Jeden ze sposobów to jest Ci lokatorzy często e, robią remonty w tych, w tych mieszkaniach, w których mieszkają. Więc my, na starcie, jesteśmy w stanie im zwrócić środki za ten remont. E, bo jesteście właścicielem tej kamienicy. Tak, jesteśmy właścicielem kamienicy, więc jesteśmy w stanie jakby to jest też przewaga Ale nasza. Czy wyziedlacie ich wtedy? E, nie. E, to jest nasza właśnie przewaga nad e, poprzednim właścicielem, no bo poprzedni właściciel nie ma takich środków do dyspozycji, żeby te rekompensaty za te remonty na przykład dać, no a my mamy. no a Bo roz... remont podnosi wartość tego mieszkania, tak? Tak. Ale nie. dajecie im rekompensatę, bo co, bo odzyskujecie to mieszkanie? Nie, bo oni od nas te mieszkanie potem kupują po prostu zwyczajnie w świecie. Aha. Więc to jest takie perpetuum mobile biznesowe troszkę, bo z jednej strony no, ich największym problemem jest to, że nie mają na wkład własny, drugim uh -huh. problemem jest to, że ten lokal jest niewyodrębniony w tej kamienicy, a my wyodrębniamy lokal, a po drugie płacimy to, co oni, te, te koszty, które oni ponieśli na to mieszkanie. Czyli oni efektywnie czynsz zamieniają na hipotekę w pewnym sensie. Tak, oni po prostu stają się właścicielami tego mieszkania, w którym mieszkają. Poprzez kredyt hipoteczny wkład własny mają od nas, ze względu na to, że my im po prostu pomagamy. Też pomagamy im często z poprawieniem swojej zdolności kredytowej, czyli mhm. rekomendujemy, gdzie mogą się zatrudnić na przykład i tak dalej, to trwa, tak? Czyli to jest jakby jakieś tam mm. co najmniej pół roku, zanim... Tak, to, to czy remont A trwa w tym czasie. No, tak. remont też trwa, w ogóle cały proces biznesowy trwa. No i, i, i na koniec dnia, jak to się wszystko wydarzy, no to z momentu, kiedy mieszkali w kamienicy z niepewną przyszłością, w kiepskim stanie i tak dalej, nagle mieszkają w swoim mieszkaniu, w nowej z, z kamienicy po, re po renowacji, mm -hmm. więc no, kosmiczna zmiana jakby na plus, tak? Dla, dla takiego mm -hmm. człowieka. No ale mają hipotekę. No mają hipotekę, no oczywiście to jest, jakby powiedzmy. Tak, ale wcześniej mieli, wiesz, wcześniej mieszkali w budynku, w którym na przykład wsadzili kilkadziesiąt tysięcy w lokal, mieszkali, mieszkając 20 lat, jednocześnie ten lokal nie był ich, czyli finansowali coś. I klatka schodowa była... W dramatycznym stanie. Tak, tak? I... Tak? Czyli finansowali coś, mieli formę w formie hipoteki, w postaci farb, płytek i tak dalej w tym lokalu, w którym w pewnym momencie ktoś mógł powiedzieć, słuchaj, ja już zabieram ci ten lokal. Ja? Czyli oni się żyli obawiając o to, że czy sobie polepszać standard w tym lokalu, bo, 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 nie, bo nie znamy przyszłości. Okay. Ja? To jest takie tak tragikomiczne trochę, bo... Yy... Ci ludzie często nas witają sikierami dosłownie i wzywają uwagi, TVN-y i tak dalej, i tak dalej. A żegnają? A żegnają szampanami, uściskami i płaczem takiej radości, w sensie wdzięczności, że, że zmieniliśmy ich życie, więc to jest takie... No dobra, ale nie robicie tego, żeby zmieniać komuś życie, robicie to dla kasy. To i to. To i to. Jakby w sensie, jakbyśmy chcieli tylko robić biznes dla kasy... To byśmy robili. To, to... to... siekiera byłaby na dzień dobry, na no do widzenia. Tak? <grymne> nie, to byśmy brali tylko i wyłącznie budynki tam, gdzie nie ma lokatorów. Bo okay. To jest zwyczajnie prostsze. Ale są takie budynki, które. Gdzieś nas po prostu, nie wiem, w sercu zakuje, że, że ten budynek mógłby być piękny, jest w świetnej lokalizacji w mieście. Jednocześnie widzimy, że, że ci lokatorzy to są ludzie, którzy chcą współpracować, bo, bo idziemy, rozmawiamy z nimi. To z każdym osobno trzeba pójść i pogadać. Nie? No dobra, ale słuchajcie, tak jak opowiadacie, to wszystko jest pięknie. Lokator jest zadowolony, sprzedający kamienicy jest zadowolony, inwestor jest zadowolony i tak dalej. O jakich pieniądzach mówimy? To zależy, to zależy no przede wszystkim od projektu. Okay. E, wiadomo, że projekt projektowi nierówny. Czasami mamy projekt, na który bardzo duże nadzieje pokładamy w niego i się okazuje, że jest przeciętny albo nawet poniżej przeciętny. A czasami mamy projekty, które tak się wydają, że może będzie coś tam, co, może coś z tego będzie, a okazują się fenomenalne. E, ja od, a, więc... Co je odróżnia? Rynek, no, i to jakby... ciężko czasami określić przed rozpoczęciem projektu. Znaczy tak? zawsze przed określamy tak, żeby było bezpiecznie, żeby. Znaczy, było, minimalną stopę tak, złotów, tak. żeby było rentownie i dla nas, i dla naszych I społeczności to, co mówiliśmy, dla naszych że trzeba kupić tak, żeby. Tak, zarobić. To, to jest jakby fundament, to jest w ogóle bez tego ani rusz. Mhm. E, ale później no, się okazują takie rzeczy, które, które, no, których nawet my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, tak? Czyli, Na przykład. E, no Na przykład to, że inwestycja we Władysławowie mieliśmy jakąś tam cenę x określoną, a okazało się, że po wykończeniu lokali, czyli ta cena to prawie że razy dwa, nie? x razy dwa pod warunkiem, że lokal jest wykończony. Czyli to jest mhm. po prostu kosmicznie zmienia tak naprawdę stopę zwrotu, ten zabieg, a wynika to z tego, że ludzie, jak kupują nad morzem. To kupują przeważnie, u nas przynajmniej przeważnie kupują z południa, czyli tam z bytom. Czyli nie chcą zajmować się tym. Nie chcą wszystkim. się zajmować, więc są w stanie dużo więcej zapłacić za wykończony lokal. Pod, z, pod ze świadomością kosztów. tego, ale i widzisz, tutaj uczysz się znowu rynku. Ale wie, oni czy... też mają koszty alternatywne, bo musieliby dojeżdżać, zarządzać no, i tak dalej. Tak? Tak, no, ale z naszym klasycznym a, a, liczeniem to my raczej liczamy, że nazwijmy to wykończenie pod klucz plus jakieś 500 zł marży to jest taki standard, nazwijmy, versus, z metra. Tak, versus cena deweloperska, a tutaj to jest Zupełnie inaczej. Nie? Czyli z... A czy mieliście taką sytuację, która była negatywna? W sensie, że. Bo że to zależy, więc. To z... Już rozumiem, to zależy, że można zrobić dużo więcej tak, bo już nad tej... morzem, a to zależy, bo źle to. Już w tej, tej rozmowie się też przewinęło. No mieliśmy ten jeden projekt, który na zero nam wyszedł tak naprawdę, mhm. ale robiliśmy go dla inwestora. No i tutaj tak naprawdę naszym. Znaczy, błędem, nie błędem było to, że po prostu zafiksowaliśmy stałą cenę, a w międzyczasie bardzo koszty urosły, a robiliśmy mu pod klucz cały budynek, czyli wszystkie lokale pod klucz. Co przy tak dynamicznie rosnących cenach spowodowało, że całą naszą marżą, marżę, którą mieliśmy na tym projekcie? Czy zmieniający się rynek was zaskoczył. Tak, zaskoczył. Na, na tym budynku, ale to, to mówię, tak naprawdę ten budynek od początku był liczony na bardzo niskiej marży, bo to było, nazwijmy to, bardziej przy okazji mhm. dużego biznesu, którego robimy z tym inwestorem, a summa summarum skończyło się po prostu na, na zero. Ten, ten... Jak duże to są projekty? No celujemy w takie około 10 milionów yy, w zakup. zakup, tak? Między 5 a 10 milionów i mówimy o między 1000 a 2000 metrów, tak? Yy, czyli mm -hmm. w zależności od tam miasta, to czasami za 10 milionów jesteśmy w stanie kupić no, 3000 metrów albo i nawet więcej, a czasami no, w Warszawie no, to ciężko jest za to kupić yy, 1000 z hakiem, to już ciężko jest mm -hmm. kupić za 10 milionów czasami w Warszawie, tak? Yy. Więc to są takie mniej więcej projekty. E, oczywiście, jakby był bardzo e, ciekawy, rentowny, to byśmy i, i taki w okolicach 20-30 milionów też byli w stanie kupić. E, no ale takie rzadko nam się trafiają. Takie raczej te właśnie ten. A, a gdzie, geograficznie gdzie działacie? W całej Polsce. E, tak w dużym uproszczeniu no, chcesz konkretne miasto, to możemy wymieniać. Dajesz. No to Warszawa, Poznań, to takie... No to dwa... pochodzicie z tych Tak, miast, raczej pochodzimy z Poznania, ale... No... Ale ty, ty byłeś w Warszawie, ty tak, byłeś w Poznaniu. Tak tak, 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 dokładnie. No później właśnie Władysławowo, Koszalin, Inowrocław, teraz się przymierzamy do Bydgoszczy, Łódź, Pabianice, Bielsko-Biała, pod Wrocławiem. To, to przyczepię się do Bydgoszczy. Na czym polega, że przymierzycie się do Bydgoszczy? Czemu wybieracie miasto, w którym was nie ma, że chcecie tam być? Je... Traf, trafia się projekt. Trafia się a, projekt okay, w ten tu, od drugiej strony często. Czyli, czyli przychodzi do Was y, właściciel kamienicy? Y, przychodzi albo znajdujemy po prostu projekt, który nas ciekawi mm -hmm. gdzieś w Polsce. i czyli to nie, nie, nie celujecie w miasto, tylko celujecie wtedy w projekt? Są sytuacje, że celujemy w miasto, bo teraz nawet w tym tygodniu jedziemy do Wrocławia, bo mm -hmm. bardzo chcielibyśmy we Wrocławiu też być, a nie mamy żadnego projektu, mamy pod Wrocławiam. Y, i, I z uporem maniaka szukamy we Wrocławiu, ale, ale tak długo jak nie będzie to topowy projekt, to, to, to nie wejdziemy do tego miasta. Natomiast w Bydgoszczy akurat też ileś, naście razy już analizy były różnych projektów, żaden nie spełniał wszystkich naszych kryteriów. Teraz jest coś, co, co być może właśnie spełni. Mhm. Tak, dokładnie tak. No drugi aspekt to też nasze jakieś znajomości, logistyka i tak dalej, no bo w Bydgoszczy mamy dość sporo znajomych, sporo kontaktów. No i też logistycznie jest bardzo dla nas ok. no bo czy z Warszawy, czy z Poznania do Bydgoszczy bardzo szybko da się dojechać obecnie i tak samo do całej reszty miast, które wymieniliśmy. No, drogi i koleje bardzo się zmieniły, Tak, tak. Tak, no musimy bardzo brać pod uwagę logistykę tego, gdzie jesteśmy już, żeby... Waszych zespołów, tak? Dokładnie, no bo jeżeli dzisiaj ktoś zaproponowałby nam projekt ciekawy w Rzeszowie, a tam, w tamtym rejonie nas nie ma, to ten projekt musiałby być trzy razy bardziej ciekawy niż w Poznaniu, tak? bo jest koszt przemieszczenia zespołu, Dokładnie, zupełnie zagospodarowanie nowych ludzi, nowych, nie wiem, ekip wykończeniowych i tak dalej. Mhm. Sama, nawet tak, prozaiczna rzecz jak paliwo, e, przy jeżdżeniu w tej z powrotem to naprawdę mogą być duże koszty. E. To a propos kosztów, bo poglądaliśmy troszeczkę o tym, bo rzeczywiście ceny drewna, ceny stali, ceny wszystkich materiałów e, ruszyły niesamowicie. Mamy inflację. E, jak nasz miłościwie pan, panujący prezes NBP na molo opowiada, że będzie dobrze, a tu się okazuje, że nie do końca. Prawdopodobnie czeka nas duża recesja. Mhm. Jak to wpłynie na wasz biznes? No my jesteśmy, szczególnie ja jestem z tych co widzą... Ty jesteś optymistą, szanse to ja wiem. w takich, <laughs> takich sytuacjach, więc ja już tylko e, cały czas e, trybie e, w tej głowie mi trybi, jakby jak możemy się do tego dostosować, w jaki sposób działać wtedy, jak e, zmienić jakieś nasze założenia i tak dalej, i tak dalej na razie wszystkie założenia które mamy są spójne z y, ciężkimi czasami w sensie czyli w ciężkich czasach są jak najbardziej w porządku ale szukamy cały czas takiej ścieżki a Trochę konkretnie, bo tak bardzo ładnie i okrągło powiedziałeś, na to nie, nie można nic złapać. No, no. Pierwsza rzecz to jest dostosowanie się ciągle z produktem do rynku, tak? Czyli nie, nie można ideologicznie podchodzić do tego, że chcielibyśmy coś sprzedawać. Czyli nie zawsze kupować taką kamienicę i ją robić tak dalej, tylko patrzeć tak, na tylko, to. Co się tylko na ciągle jakby każdy tydzień dzisiaj to jest pewne. jakby Na tej osi czasu tydzień to jest dużo dziś, nie? Czyli miesiąc tydzień to jest... to jest dużo? Tak, no bo tak, tak dynamicznie. W na całym rynku, nie tylko w nieruchomościach. Dzisiaj tak, tak bardzo zmieniają się właśnie koszty, ceny, e, sytuacja rynkowa, waluty, e, że, że okay. mam wrażenie, że pół roku dziś, Oblizuj to tak jakby w ciekawych było, czasach. To jest jakby 10 lat wcześniej, nie? Czyli, czyli mhm. tak, te, tak mocno skumul, kumulują się dzisiaj informacje i to, co, jak, jak się rynek zmienia. Dlatego my też potrzebujemy tak mocno i y, szybko się dostosowywać do rynku, żeby, y, żeby przede wszystkim dostarczać produkt, tego faktycznie ludzie oczekują, a nie ale zmiana produktu polega na czym? Na wykończeniu lub braku wykończenia, wielkości metrażu? Czy... Ka każda z tych rzeczy, o mówisz, to, to jest tak. Pierwsza lokalizacja. Czy, mhm. czy, czy centrum miasta, czy pod miastem i tak dalej. Tak? Jakie miasta, ilu tysięczne mhm. i tak dalej. Czy wykończone, czy nie wykończone. Czy standard deweloperski, a może standard zupełnie do remontu wewnątrz lokalu. Czy jakie ogrzewania, no bo dzisiaj mamy yy, yy, znowu jakiś tam kryzys energetyczny. A, czy do, miejskie, czy... Do, do, dokładnie. Okay. Więc, więc tych, tych czynników, o których trzeba szybko zdecydować. Yy, Przeanalizować, czy, czy w ogóle w dany projekt wejść. Ten sam projekt, który dzisiaj e, możemy liczyć, dwa lata temu byśmy weszli bez wahania, a, a dzisiaj obejrzymy go i powiemy: No nie, zupełnie nie. E, dlatego i tak jesteśmy w dużo bardziej komfortowej sytuacji, bo znowu powiem, wybieramy z istniejących budynków, tak? Czyli nie, nie, nie przechodzimy tego procesu całego jak deweloper, yy, na zasadzie najpierw szukamy gruntu, yy, dewelopujemy ten grunt, yy, warunki zabudowy i tak dalej, bo, bo dzisiaj deweloperzy zaczynają z budowami często czegoś, co sobie wymyślili trzy lata temu na przykład, nie? I oni dzisiaj już mają pozwolenie na budowę na bardzo konkretny projekt, konkretne jednostki Unity. A wy możecie się łatwiej dostosować. Tak, tak? tak zdecydowanie. No, yy, odpowiadając już tak trochę Konkretnie, nie? No, poproszę, poproszę, pierwsza, poproszę bardzo. <laughs> pierwsza rzecz. No, Deweloper, jak e, dzisiaj decyduje, że zbuduje coś, to za dwa lata ma gotowy produkt, tak? My, a, albo pięć, nie? A, dwa, albo pięć, no. A my kupując dzisiaj kamienicę, dzisiaj mamy już produkty w tej kamienicy. W sensie dzisiaj może, kupując dzisiaj kamienicę jutro jeśli możemy mamy samodzielności i kartoteki, to jutro możemy sprzedać lokal w niej, tak? No bo one mhm. tam są, istnieją i tak dalej. I, Mamy, A, i możecie patrzeć, czy tak, mamy tak. bardzo szeroki wachlarz. Czy robimy tą kamienicę na Foksal i po prostu 25 000 złotych, tysięcy z metra? Czy, na Foxal 25 tysięcy z metra, to chyba by była bardzo okazja. Bardzo cena. tania, no tak, tak, ale chodzi o to, że, no, że robimy. W w co, jeżeli Foksal w, w Warszawie. W, 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 tak, <ślad> Foksal w Radomiu z 25 tysięcy <ślad> z metra, powiedzmy, czy, czy robimy standard bardzo niski i sprzedajemy już będąc w Warszawie za około 10 tysięcy z metra, czyli z bardzo małym narzutem tak, dla nas. Więc... I możecie bardzo szybko tę decyzję podjąć, tak? B możemy z, tydzień, z tygodnia na tydzień zmienić tak naprawdę całkowicie I strategię. to jest Wasza retrospekcja też, że możecie tak. patrzeć na projekt, jak go dopasować do rynku, tak, tak dokładnie, więc możemy cały czas się dopasowywać no, do no rynku. No bo rynek na przykład zmienił się w ten sposób, że zakupów na hipotekę zrobiło się dużo mniej, prawda? Tak. Zakupy gotówkowe w, w sensie przejęły to, bo niektórzy ludzie jeszcze mają pieniądze, tak? tak? Oczywiście inflacja o to zadba bardzo dobrze. Mieliśmy wcześniej w portfelu nas sprzedaż bardzo dużo domów e, na przykład, i dzisiaj ten, w tym portfelu jest bardzo niewiele już nieruchomości. Bo? Dlatego, że właśnie to, co powiedziałeś, jest dużo mniej klienta w tym lejku sprzedażowym, który poszukuje droższej nieruchomości na kredyt. Więc wolimy dzisiaj sprzedawać A domy kawalerek. kupowali ludzie, rozumiem, że mieli no, bardziej rodziny. na wkład własny, a teraz ten wkład własny w całości zużyją mieli na kawalerkę. Mieli półtora miliona zdolności, byli w stanie kupić ten dom, dzisiaj mają zdolności, 700 tysięcy po prostu nie są w stanie. Tak, w momencie, okay. kiedy pojawiły się te rosnące stopy procentowe, to nasze wszystkie produkty automatycznie. Tak, takie retrospektywy zrobiliśmy, tak dostosowaliśmy, żeby Musiały się zmniejszyć cenowo. Poniżej 500 tysięcy, tak? Czyli taka zdolność kredytowa, która, którą większość ludzi ma, tak? mm -hmm. W okolicach 500 tysięcy. I nawet te z drogo z metra czasami, tak? Bo to są na przykład małe lokale, ale... Ucieczce przed inflacją, ludzie chętnie je kupują i, i my na przykład... I też przy 500 tysiącach lepiej sprzedać pewny deweloperski stan, bo ta, ta osoba to kupi i sobie już tam powoli zrobi wizawie wykończone podróż, tak? Na przykład, no. podpórz, na, na tak? przykład. No, dokładnie tak. Więc to jest jedna rzecz, tak? Czyli, że mamy bardzo dużą elastyczność w tym, co, co mamy, tak? Jakie mamy produkty. Druga rzecz to to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli relacja z właścicielami. My mm, staramy się jak naj właścicielami, którzy wam sprzedają kamienicę. Nie sprzedali, właśnie to jest ważne. Nie sprzedali, tylko my mamy, dopiero jesteśmy z nimi związani umową przestępną, tak? Okej. Okay. I w momencie, kiedy to trwa już rok, rok, bo my zawsze to jest jakby dla nas, dla nas to jest kluczowe, żebyśmy my mieli długi, długi czas przed zakupem, tak? Czyli długą umowę przestępną. Żeby przygotować wszystko. Żeby się przygotować, żeby no przygotować naszą społeczność, żeby budynek, budynek i tak dalej. I w momencie, kiedy my mamy ten rok i pojawiają się jakieś bardzo duże zmiany na rynku, jakieś problemy i tak dalej, i tak dalej, to ten właściciel, widząc, że my Mamy dobrą wolę, że chcemy problemy rozwiązać, że szukamy rozwiązań, i tak dalej, i jeszcze mając z nami relacje, to on razem z nami tak naprawdę pracuje, jak ten budynek doprowadzić do dobrego stanu. I jest... Czyli szukacie tego pomysłu na tą nieruchomość. <coughs> tak, szukamy razem. Tej często. historii. Czyli, tak, mhm. raz, razem po prostu nad tym działamy, tak? Czyli jesteśmy w tym to razem. Gdybyście mieli kryształową kulę, to jak będzie wyglądał rynek nieruchomości za 12-24 miesiące w Polsce? No to w jest. złotówkach czy w, w jakiej walucie? O, to już jest pierwsza rzecz, co <laughs> mówimy, czyli złotówka przestaje być ważną walutą w transakcjach? Pojawiają nam się takie e, transakcje, które właściciele chcą nam sprzedać nieruchomość, ale, ale koniecznie w dolarach. Albo umówić kwotę, na przykład, może w walucie nie? innej niż, niż złotówka. Czyli za, czyli to, zasadzie... Zapłacić pan w złotówkach, ale to ma być tyle dolarów, tak? Na tak. przykład. Nie? Tak. Czyli, czyli... czyli wracamy do lat 90., tak? Tro, trochę, trochę tak. Może to nie jest jeszcze dzisiaj skala, ale im dalej ta inflacja gdzieś tam będzie szybować, no to tym mocniej mogą być takie mm -hmm. typu argumenty. I dzisiaj, jeżeli ktoś wypowiada się o tym, że nieruchomości, Będą tanieć i, i mówi, że będą tanieć w złotówce w dodatku, no to to już są bardzo mocne słowa, nie? Bo, bo, bo złotówka tanieje. B, no dokładnie. Więc jeżeli dzisiaj nieruchomość utrzymuje wartość yy, wyrażoną w PLN-ach, no to, to ona z zasady traci na wartości, hmm. ale, ale yy, więc tego się nie spodziewamy. Nie? Czyli, czyli nie spodziewamy się sytuacji takiej, żeby taniały nieruchomości yy, wyrażone w naszej walucie. O tak. No ale co mhm. ważne, licząc nasz biznes, tego nie wykluczamy, tak? Czyli rozważ jakby my licząc biznes, liczymy na to, że nawet w nominalnych cenach te ceny spadną tam 10-15%. Tak? Czy to też nie będzie tak, że wasz biznes się skurczy? Bo projektów, które warto będzie zrobić, będzie mniej? Wiesz, wiesz co, on jakby już się teraz po tych naszych retrospektywach skurczył, jeśli chodzi o ilość. Ale jeśli mhm. chodzi o jakość, się bardzo zwiększył. Znaczy idzie się na wyższą półkę rynkową, czy co? Nie, nie. Jakość idziemy, na, idziemy na jakość projektów. Jakość, czyli marże, mhm. e, jakby ilość problemów potencjalnych pracy, którą trzeba włożyć. Czyli jesteście K ostrożniejsi w dobieraniu projektów. Y tak to rozumiem? Ale jest więcej projektów, z których możesz wybrać? To też fakt. No. Chociaż też nie do końca trochę, no bo jednak e, coraz częściej się pojawia taki problem u nas, że już e, tam nie chce sprzedać, bo tak, się bo inflacji, no właśnie, nie? To są, no, okej. Okay, ja się po... zatrzymam nieruchomość, bo... Tak, więc, więc często z, z, zdarzają się tego, ale jednak sumarycznie, jak popatrzymy przez pryzmat całego rynku, no to ciekawych projektów, których możemy wybrać, jest trochę więcej, nie? Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o to, jak się, powiedzmy, dostosować do takiej sytuacji, no to to, o czym ty powiedziałeś trochę, e, czyli mówiłeś o tym, że stal, wszystko drewno i tak dalej, drożeje, drożeje, drożeje. My bardzo patrzymy na to, żeby projekty były mało, w cudzysłowie, energochłonne, czyli wiesz... Czy mało materiałochłonne, tak? Materiał, no bo materiał to jest energia, uh -huh. tak? Przetopienie tego uh -huh. i tak dalej, to, to kosztuje dużo energii, a jak energia jest droga, to, to też yy, suma materiały, suma, no, materiały są, drogie. są drogie, tak? Więc my zawsze patrzymy na to, żeby te projekty, które kupujemy, dało się małym kosztem energetycznym y, zrobić. Niekoniecznie je zrobimy małym kosztem energetycznym, dla jasności, ale, Ale zawsze macie taką możliwość, żeby to zrobić po niższych cenach. Tak? I znowu e, ceny materiałów rosną załóżmy dwukrotnie, dla przykładu, tak, tak sobie taka hipotetyczna sytuacja, to deweloperowi rosną dwukrotnie, wszystko rośnie, tak? Cały, te, te, mhm. Wszystko, co musi zbudować, a nam de facto tylko część, no bo już mury stoją, tak dużo, dużo z tego jest. A faktycznie, jest. bo wy robicie tylko. Tylko albo aż rewitalizację, tak? Tak, tam niekoniecznie tak ale z, zwróć uwagę, i znowu deweloper się decyduje na to, ma pozwolenie na budowę na budynek siedmiokondygnacyjny z halą garażową podwójną mm -hmm. nie? i on już musi to zbudować jakby bez względu na to, jakie są nastroje na rynku, to, mm -hmm. to nie może powiedzieć nagle, to może hali garażowej ja nie będę budował. Tak? Takie ma pozwolenie. Już. Bo takie ma pozwolenie i że musi odebrać później te lokale. I u nas my możemy z, zacząć. kupować, Proces zakupu budynku z myślą, okej, okay, chcielibyśmy zrobić bardzo wysoki standard w tym budynku, bo ma potencjał. I tak było z budynkiem, jednym z ostatnich, właśnie takich naszych, który żeśmy retrospektywę zrobili. Zrobiliśmy właśnie nawet wizualizację, tak zaplanowaliśmy, ok, a później siedzieliśmy. Taki foksal. Taki a później stwierdziliśmy, okej, okay, to nie jest na dzisiaj taki na 100% pewny produkt. Więc zrewidujmy go. Bo drogi produkt będzie się dłużej sprzedawał, I, tak? Dokładnie. Dużo pewniejszym produktem będzie coś bardziej dostosowanego dla, dla przedziennego klienta i, i, i idźmy w tym kierunku, tak? Czyli mogliśmy zmienić wizję właśnie wydatków na, na ten budynek, jednocześnie dalej jakby zapraszając klienta do transakcji, której on oczekuje, czyli przy odpowiednim pułapie cenowym. Okej. Okay. Słuchajcie, chciałem zakończyć tę audycję taką naszą rozmową, bo to ciężko nazwać wywiadem to, co robimy o zaufaniu, bo Wy budujecie Waszą, z tego co ja zrozumiałem, Waszą firmę wokół zaufania. Między pracownikami, a Wami opowiada się o materacu. Między sprzedającymi, a Wami kupującymi, a Wami lokatorzy, i tak dalej. Czy... Ile już działacie razem w tej firmie? Dwa lata y, razem jako, jako Fit Group. Tak? Jako Fit Group. Czy widzicie, że to zaczyna procentować na rynku, że ludzie was rozpoznają i tak dalej. Bo to jest jakaś inwestycja, zaufanie jest inwestycją, no bo często będziesz musiał wydać więcej albo mieć mniejszą marżę, żeby ktoś ci zaufał, tak jak powiedziałeś, że umówiłeś się co do ceny, ceny się zmieniły, ale sprzedaliście bez zysku kamienicę. Czy widzicie różnicę w waszym działaniu dwa lata temu, a teraz, dlatego, że w ten sposób postanowiliście działać? Zdecydowanie widzę, że nawet w takich newralgicznych, problematycznych miejscach, czyli na przykład współpraca z urzędami, to, to jeżeli w danym mieście rozpoczynasz i, i, i urzędnicy cię nie znają jako podmiotu, i widzą, no to jest że też podejrzany z góry. Tak? To jest, tak, no jeszcze jest z innego miasta, gdzieś może z Warszawy czy coś, no nie wiedzą, ale widzą, że robisz coś dobrego, to zaczynają zupełnie inaczej całą rozmawiać. Czyli tak? jakbyś robił kolejny projekt w tym mieście? To zdecydowanie są Konserwator zabytków patrzy na ciebie inaczej. No inaczej bo już udowodniłeś rodzicą, coś. A jeszcze tak. jakieś takie obszary? Wiesz co, raczej odpowiadając na, znowu na twoje pytanie, to jak ja mam do wyboru zarobić mniej, czy nawet stracić versus utrzymać, czy zbudować jeszcze większe zaufanie z kimś, to zawsze wybiorę to zaufanie. Czyli wolisz nie stracić reputacji, niż zarobić. Tak, zdecydowanie. Bo? I bo Bo to moim, nie jest oczywiste. Nie? Moim zdaniem to jest, to, to jest podstawowa, jedyna waluta, która będzie procentowała na lata, czyli zaufanie. E, widzimy to w sensie. W nieruchomościach. Tak. Jakby, jeśli miałbym ci powiedzieć, gdzie najwięcej zarobiliśmy w nieruchomościach, dzięki czemu, to zawsze 100% dzięki zaufaniu. Czyli to jest że na przykład dla nas ktoś przeniósł własność, albo dał nam jakiś dłuższy termin, bo wiedział, że to na pewno zrobimy i tak dalej. Wszedł z nami w projekt, Wszedł który nami w projekt, nie był taki oczywisty. Który nie był oczywisty. Bo przedtem zrobił jakiś inny projekt z wami i, na i przykład, to załóżenie się tak. zbudowało, tak? Tak, czyli generalnie największe nasze zyski, największy nasz kapitał, który w życiu zbudowaliśmy i to nie mówię tylko o tych dwóch latach jako Fit Group, mhm. ale wcześniej jeszcze tych nastu latach w całym biznesie. Wszystko co najlepsze było... Nie dzięki jakiemuś supermodelowi, nie dzięki nie wiem, znajomościom czymkolwiek, tylko dzięki zaufaniu. Czyli dzięki temu, że zawsze w sytuacji, powiedzmy, bo wiadomo, no to jest tylko biznes, zawsze zdarzają się jakieś w cudzysłowie, no tam fakapy, jak to się mówi, tak. Mhm. To zawsze najważniejsze było to, żeby nie zawieść tych ludzi, z którymi się działa, czyli żeby. Dbać ponad wszystko na to zaufanie. No i Czyli warto inwestować zaufanie? Moim zdaniem to jest waluta przyszłości. W sensie. A też książka Szafiego tak jest nawet, <grym> jako, gdzieś tutaj jest. Ona jest powodem, dla którego jest audycja. Co chcielibyście, żeby słuchacze i e, widzowie audycja projektu i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Każdy po jednym zdaniu. E, wiara w ludzi, zaufanie to jest e, coś, co zawsze was zaprowadzi bardzo daleko. No. Tak bym. Jakby... Spróbuj coś w kontrze, może. A, a, a ja powiem tak. W, wierzcie w budynki, te, które dzisiaj nie wyglądają, bo to jest coś, co jest taką fajną tkanką w, dzisiaj w Polsce, gdzie idziemy też w kierunku zachodu. Na zasadzie jeździmy jako Polacy bardzo dużo po świecie, obserwujemy stolice innych miast, podziwiamy, a bardzo szybko to się dzieje u nas. Także myślę, że przykładajmy do tego ręka. A to już chyba widać w wielu miastach. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekty swoje życie.